pytanie za 100 punktów. Co ja ostatnio zrobiłem, co ja zdążyłem zrobić, czego ja nie zdążyłem zrobić. Proszę. To jest bardzo dobre pytanie, bo nie pamiętam. Cześć Sebastianie, witam, witam. Jeszcze lepsze pytanie, dlaczego ja zawsze robię bardzo niemądre rzeczy, których potem żałuję. Co my tu mamy? Mamy kosę plus 5, tarczę mamy zwykłą. Mamy Finger Seal, którego mogę zważyć ulepszenie, ale to niekoniecznie w tej chwili. Mogę używać tego Slayer Seala? To kuszące? I chyba żadna tarcza nie była lepsza. Brass Shield jest lepsza. O, mówię, że Brass Shield jest lepsza. Daj mi więcej Guard Boosta, więc nie chcę po to, żeby go nie używać. Jeżeli już mam taką możliwość. Znaczy, okej, widzę jeden po to, żeby go używać. W sensie, żeby używać obecnej tarczy teraz Brass Shielda. Mianowicie to, że Brass Shield nie ma pedy. Z drugiej strony, jak często ostatnio paruje rzeczy, to jest pytanie. Takie legitne pytanie. Patrzę zmieni na razie, jeżeli będę potrzebował coś parować i będę pamiętał, że chcę coś parować, to chyba po prostu sobie zmienię wtedy. Dobra, gdzie jestem? Jestem tu, tu był VAR. Right, już pamiętam. Ostatnio chyba się w nim hejdy bawiłem. I chyba miałem to robić tak w pewnym czasie. O, well. Miałem robić jak zwykle, mogłem też nie pamiętać, żeby to robić. A biorąc pod uwagę, co mnie ostatnio spotkało, to chyba jednocześnie nie chcę sprawdzać, jak by działał mój invader. Tu gdzieś jest jakiś skarab. Tu jest. A, to ten z hapkami, więc... dobra, ważne pytanie. Co ja zdążyłem zrobić, jeżeli chodzi o lokację? Byłem u albinaureków. Byłem u drzewa. I tutaj jest ta wieża, do której nie mam dostępu. Tu jest Everjail. Byłem w katakumbach. Właśnie tego nie byłem pewien, czy byłem. Byłem w czterech dzwonnicach. Mógłbym potencjalnie obskoczyć same dzwonnice. Wiem, że jest tutaj jedna jaskinia, o której notorycznie zapominam, że ona jest. I teraz muszę sobie tylko przypomnieć, gdzie ona dokładnie była. To chyba jest to, czym zajmę się jako pierwszy. Tylko właśnie pytanie, czy ona była na... czy na zachód? Spróbuję najpierw na wschód, bo mam mniej ten do obskoczenia. Wydaje mi się, że ona jest na zachód, ale jednocześnie wydaje mi się, że jak próbowałem jej szukać na zachód, to jej nigdy nie znajdowałem, więc nie wykluczam, że ona będzie tutaj. Tu nie, tu nie. To jest o tyle zabawne, że ta jaskinia, o której mówię, jest jaskinią, której nigdy nie mogę znaleźć przy kolejnych przejściach Elden Ringa. A jednocześnie jest to jaskinia, którą znalazłem za swoim pierwszym przejściem i jakoś bawi mnie zawsze te różnice. Bo nie mam pojęcia, z czego ona wynika, bo to chyba nawet nie jest tak, że ona jest jakaś specjalnie ukryta. Pomijając oczywiście tę część, której teraz nie mam mapy dostępnej. Bo mnie biją i szukają. Czy teraz mogę, mogę. Okej, okay, to nie będzie ta jaskinia. To nie będzie Stillwater Cave. Więc chyba muszę pojechać na zachód jednak. Chyba. Chyba ja zwiedzam Stillwater Cave, chyba. I wydaje mi się przynajmniej, że tam nic nie było. Zawsze zakładam, że jeżeli mam gdzieś Grace'a i nie pamiętam dokładnie, to że już tam byłem. Cześć, witam. Hello. Tylko mówię, nie... Mam wrażenie, że ten na jakiś pół godziny jeździł już do tej jaskini. Proces kupowania bagiety, nice. Ja byłem bardzo blisko, żeby zaspać na Steama.
Nie wiem, tak samo wczoraj, jak i dzisiaj miałem, że bardzo jakoś tak wyspiałem siedząc. I dzisiaj stwierdziłem, że nie, dobra, drzemnę się i jak zwykle, jak tylko budzik mnie obudził, stwierdziłem, okej, to był błąd, to był duży błąd, nigdy więcej tego nie rób. Cześć, Pasko, witam. Ja też wyjątkowo stwierdziłem, że jako, że takie jakieś zmęczenie mnie dopadło, to zjem sobie kolację przed Steamą, a nie po Steamie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na życie po Steamie będę narzekał, że jestem w cholerę głodny i że nic nie mam do jedzenia, ale to się jeszcze zobaczę. Mam nadzieję, że nie. Gdzie jest ta przeklęta jaskinia? Wydaje mi się, że ona powinna być przy tej ścianie, tylko właśnie gdzie dokładnie? Jeżeli nie znajdę przy jednym przejściu, to odpalę sobie mapę, żeby... to chyba ma się zmienia. Like that crystal cave. Bo pamiętam, że wielokrotnie miałem tak, że jeździłem sobie przy tej ścianie i nie mogłem jej za cholerę znaleźć. Ale dobra, jest Grace, jest skrzynka. Nie będzie raczej vape skrzynka w takim miejscu. Zresztą jak ktoś to oddoluje najwyżej. Te wiele. Najlepszy z przedmiotów do znalezienia zawsze. No dobra. Tutaj są jakieś kupienko. O, chlera. Myślałem, że ja go wezmę z skoczenia, to on nie chciał wziąć. I się minęliśmy. A. Ej. Czy to jest... Nie, to nie jest tym widziana ściana. A może już moja koca jest trochę za silna jak ten, na ten moment gry. Ula. A bo to po prostu przez nic podatni na święte obrażenia. O jeez, 1000 obrażeń. To wygląda przerażająco. Pałka. Hello. Głupie pytanie, czy ja mogę? Właśnie nie mam pewien, czy muszę trzymać broń w dwóch rękach, czy nie, żeby używać weaponarta, jak mamy brak weaponarta na tarczy. A szofor weaponart, wiecie, odchodzi. I chyba dlatego niektórzy ludzie lubią mieć tarczę, która ma brak tego. Brak a szofor. Bo pozwolono używać jednocześnie tarczy i a szofora z broni. To nie jest oczywiste. Aczkolwiek ja przyznam się bez bicia, tak długo nie grałem z tarczą, że teraz aż dziwnie trochę. Okej, okay, tu jest... Czy ty nie byłeś bossem ostatnio, tak dopiero co? Znaczy, dopiero co, jak się bliżej początku gry, ale... Wygląda trochę jak coś, co było bossem na początku gry. Backstop? Nie. A szkoda. Tak, jeżeli był bossem, to teraz już zdecydowanie nim nie jest. Bloodstained Dagger? I co, będziemy jakiś następny rytuał odprawiać? Spiritalizman jakoś się zwiększa counter damage? Ja niech to teraz nie kładę, nie mam broni, która wykonuje pchnięcia, więc ten talizman akurat na mnie odpada. Kosa zdecydowanie nie należy do kategorii Trusting Weapons. Czy tu się spadało? Nie do końca tutaj, tylko tutaj. Już idę, już idę. Stąd się bezpiecznie spada. Powiedział sekundę przed tym, jak umarł w spadku. Teraz bym się nie dziwił. Okej, tu można spaść. Jest bezpiecznie. Ja się nie obywa, dziwa. Myślałem, że to już będzie ta wysokość, że zacznę trzymywać się przynajmniej częściowo obrażenia na spadku. Ale daje radę. Tu są ślimaki. Bąk. Więcej. To coś było, to pytanie. To wygląda jakby była zniszczalna ściana, ale nią nie jest. To też nie jest. No dobra, to zacznijmy, co jest w tym to jest tylko wiadomość. Nie będę się bawił z czytaniem samych wiadomości.
Czy tutaj... O Boże. Nice. Tak, mogę funkcjonować. Platinum 5. Czy to jest bezpieczne? Wygląda jakby było. Pełne, trochę spadków. Miffy, o, czwóreczki. Nie myślałem, że czwóreczki to już znajdę. Jak nie mam właśnie te upgrade'y? Zobaczmy, tyle ich mam mało, więc tym bardziej się dziwię, że czwórki znajduję. No, to jest ślimak, Kingiton 1. Nie wiedziałem, jak skakał. Okej, okay, tu jest... O Boże. Dobra, kolego. Nie mogę to bardzo polegać na tarczy, bo on jednak i da mi będzie nakładał, więc będę uważał raczej. Ach. On jest twardy, tam zdecydowanie jest twardy. Okej, to był błąd. Ach. Jeszcze hit czy dwa? Tak, jeden. Nie, ktoś był co je wezmę, bo to... typowi... przeciwnicy, którzy zadają zdecydowanie za dużo, ale jednocześnie my im zadajemy dużo więcej niż... znaczy mającym dużo mniej HP, o może to jest to przekreślenie. Że agresywna strategia pozwala zakończyć takie walki dużo bezpieczniej, moim zdaniem, niż próby wyszukiwania ich. No dobrze, jest tu Latena. Jest Latena. Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Musieliśmy znaleźć albinauryczną kobietę. Ej, słuchaj, mówisz o tym medalionie? Powierzył mi to bardzo mocne słowo, biorąc pod uwagę to, co zabiliśmy. Dla tych, którzy nie pamiętają, Albusa bardzo zanim zabiliśmy, zanim skończył gadkę. Latena bardzo nie lubi Gideona. Co biorąc pod uwagę działania Gideona, ma jak najbardziej sens. Jasne. Oczywiście, że tak. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree. Tak jakby ktoś chciał dowiedzieć się od NPC-ów, gdzie są części medalionów, a nie tylko bardzo brutalnie szukać każdą lokację możliwą. Biedny wilczek. Smutek. Okej, okay, dostajemy samona Latenę. A Latena jest o tyle specyficznym samonem, że ona jest dosłownie nieruchoma. Więc jeżeli ją przywołamy, to ona nie ruszy się z miejsca, w którym ją przywołamy. Jest od tego jeden drobny wyjątek, ale... Na ogół, jeżeli ją przywołamy, to ona nie będzie się ruszać z miejsca, w którym ją przywołamy, o tak powiem. Dobra. Tutaj zgadniałem z tego, co pamiętam, tego Golden Seeda, który to był. Tu jest Patches. Cześć Luna, witam. Tak się zastanawiam, gdzie teraz iść właściwie. Mógłbym poudawać, że mi wyjduje. Znaczy, powiem tak.
Jeżeli dobrze pamiętam, to do Wada trzeba wykonać 3 inwazje, a nie zakończyć 3 inwazje? Invader. Czemu ja nie mogę? Czy ja z tego miejsca po prostu nie mogę tego inwajdować? Czy dlaczego ja nie mogę inwajdować? Czemu zawsze się mówisz pani, że kiedy akurat nie mogę oglądać na zakładać w stanie redakcji? Save. To nie jest moja wina, że masz spotkanie redakcji wtedy, kiedy ja streamuję. To działa w drugą stronę. To twoja wina, że masz spotkanie redakcji wtedy, kiedy ja streamuję. Względnie to wina redakcji, że te spotkania odbywają się akurat wtedy. Okej, to spróbujmy jeszcze raz. Multiplayer. O, mogę, doskonale. Both near and far and wherever you are. Mówię, mogę spróbować poinwajdować, bo i tak War wymaga tego 3 razy jako tako. Ale to nie jest tak, że mi jakoś bardzo zależy. Równie dobrze będę mógł, jak tylko do kogoś się dołączy, to wyjść po prostu. Zresztą akurat Elden Ringi są tyle specyficzną grą, że jeżeli ktoś chce uniknąć invadów, to ma bardzo prosty sposób na to. Po prostu nie aktywować przymiotu tego. Więc w przeciwieństwie do takich Soulsów da się bardzo łatwo wybrać, że akurat chcesz uczestniczyć się w PvP. Oczywiście bez Simmy z co-opa wciąż nie da się co-opować bez bycia narażonym na invadera. Chciałbym wierzyć, że większość ludzi, którzy mają otwarte PvP, rzeczywiście chce z nim dać udział. I że nikomu nie będę psuł jakoś za bardzo doświadczenia. A, proszę, one żyją. Myślałem, że można hita się złożą. Ach. Wiem, że na pewno będę musiał jeszcze skoczyć na chwilę do... Jak się nazywa? O Boże, zaczyna się. Doskonale. To był błąd. Już nie będę, przepraszam, już nie będę. Nienawidzę marionetek. Będę musiał jeszcze na chwilę skoczyć do tego fortu, gdzie mieliśmy Mid Begotena. Tam nie trafiło. Bo tam mamy questę do zrobienia, o którym na śmierć zapomniałem, jak zwykle. Nie byłbym co, bym nie zapomniał. O, oj, święty Boże, jest tam jest. Daty całą, jak tak będę robił. A przy okazji, to co dalej się dzieje po tamtym questie ma... Rozgrywa się w miejscu, w którym teraz mniej więcej jesteśmy. Tak mi się przypomniało, po prostu na te. Więc będę chciał w miarę możliwości tam to ogarnąć. Tylko mówię, w tej chwili bym chciał najpierw tego. Najpierw zobaczyć, czy ten invade mi załapie. Jeżeli mi załapie, to ten, to po invadzie skoczę. Jeżeli mi nie załapie, to siedzę jeszcze chwilę, I guess. Po mnie tu jeszcze czeka, bo tam na pewno są takie śmieszne ruinki po lewej i tam bodaj jest jeden NPC później, nie teraz. Chyba, że źle pamiętam, ale wydaje mi się, że jest jak mówię. O mój dusze, to te chyfy na rzecz, jeżeli ktoś lubi robić duszety, czemu nie? Ja mam wrażenie, że samemu sobie nigdy nie robiłem, a jadłem tylko kuknę. Jestem chyba zbyt leniwy na robienie sobie takich rzeczy w domu sam. Jakby są rzeczy, które jestem w stanie sobie powiedzieć, że dobra, teraz sobie poeksperymentuję w kuchni, ale to zdecydowanie jest jedna z nich. Tutaj jest też są katakumby, w których chyba nie byłem. A tam nie wchodzi do tych katakumb.
No może mi wejść tylko taką, której byłem. Oh well, oh well. Długo mi szuka tych. Długo mi szuka, nie wejdę, ale zaskakująco. Myślałem, że biorąc pod uwagę, że to Elden Ring gra nie jest martwa, to znajdzie mi go w miarę szybko. Ja tylko chcę questline barę robić, come on. Wiem, że można go robić bez invade'ów singlowo i w ogóle, ale miałem nadzieję, że zrobię go takich z początku się robiło. Twarde są to wieki. Aki ma... dobrze, to prawda. Zresztą obydwaj mają ze sobą dobrze. Z drugiej strony nie żebym ja musiał się o tym jakoś bardzo wypowiadać. Ten jebany invade. Nigdy mi go nie znajdzie, prawda? Śmiałbym się, jakby się okazało, że jestem w jakiejś takiej idealnej czarnej dziurze, że jestem za silny na te najniżej poziomowe invade'y, a jednocześnie za słaby na cokolwiek wyżej i przez to mi szuka tyle czasu. No i powiedzenie, że ma pod tym względem dobrze, nie indykuje, że pod innej nie ma. To jest po prostu zaznaczenie, że akurat pod tym względem jest w jakiś tam sposób dobrze. To nie implikuje moim zdaniem z automatu, że pod innymi nie jest. Aczkolwiek ja jestem zawsze naiwny, łatwo wierny. O, doskonale. Let's fucking go. Ponieważ tak siedzę, to jest twoja mowa nienawiści. Znasz co? Pytanie, czy znowu zostałem zgankowany? Zobaczmy! Gdzie są koledzy? Tu są. Ha. Rozumiem. Chciałem się pokłonić! O, proszę. Aj, ja tutaj nie mam tego. Rozumiem. Aj. Aj. Nie mam odświgu tutaj. Czy jestem gankowany? No dobrze. Idę. O Boże, ile on ma HP? Ja pierdolę. Do mnie nie trafiło, by the way. Przysięgam, chcę, żebyście wiedzieli, że w Elden Ringu nie da się trafić na legitnie przechodzących graczy, tylko na ludzi, którzy chcą gankować. To po offline. I mean, mam już dwa zrobione, więc jestem na tyle blisko, że mogę trzeci dorobić. Tylko jak już tu jestem, to znajdę następny ten. Znajdę następny Site of Grace i mówię, wrócę się na chwilę do Weeping Pain Folly. Żeby zrobić questa hiety. Dobre pytanie, jak to zadziała? Czy to jest? Ach, to jest Deadblight. Nie wiedziałem, że ten krab narzuca Deadblighta. Czy idę po Fancy Flamending? Jeszcze nie wiem, po której idę. Skoczę po duszę, jak już tu jestem. Czy ja mam taki uwagę? Mam. Czy to jest ta, o której wspominałeś ostatnio? Zresztą, czy ona była na kwizie? Ja już zdążyłem zapomnieć, jak ona leci? Taka to po mojej pamięci. Moja pani zawsze w cenie. To.
My Eyes, biorąc pod uwagę, co ona wpierdala też jako taka. No dobrze. To skoro to mam i ten skurwą narzuca The Blighta, ja się... Czy on coś drapił? On coś drapił, prawda? On coś drapił, ja nie chcę tego pominąć, prawda? Nie dopił. Poza jajami, więc to nie było tego warte. Secreted versus secreted. Czekaj sekundę, bo nie mam włączonych schowek. Sorry. Siema? Już jestem, siema. Wiesz co, jak na to, że mówię, że ty wpadniesz później, a że się będzie, to gratuluję kolejności. No jak bywa i tak? Znaczy, no nie wiem, kurwa, poszedł chłop po bagietę, jak po serniczek. A, poszedł po bagietę i zgarnęły go bagietę. No jest na tacie, więc wiem, że żyje. He got murdered, he bargained for. Co jest w garach? No, słuchaj. Ja nie mówię, że to jest złego. Po prostu się śmieję, że to by miał taki jakby Cedric mówił to w kategoriach, że o, będę pewnie gdzieś koło 19, może 20, ale że ty będziesz na Steamie. I jednak tak... No, jednak przewidywałem, tak, że tak będzie. Jednak ta kolejność mnie nieco zaskoczyła. Czy to gdzieś w pobliżu? Tam jest chatka na pewno. Albo szukam Grace'ów. O Boże. Tego kolegi, tego z pamiętam nie lubię. Ja dobrze pamiętam, że nie robię tego kolegi. Zaraz się przekonamy. Bo on chyba miał Lightning Spell'a. Dobrze pamiętam. Czy to nie ten? Może... Trudno powiedzieć. Na pewno... Dla mnie, jeżeli coś nie tankuje, to nie istnieje. No właśnie, on patrząc na hapeki, to całkiem nieźle tankuje. Yep, dobrze pamiętam. Au. Nie bije nie mnie aż tak dużo. Okej, okay, nieważne. To pan to powiedziałem? W ogóle Shin mam dobrą radę. Stanie w garach jest nieoptymalne. Lepiej stać obok. Wiem co mówię. Czy powinien stać się teraz usunąć z egzystencji? I mean, słuchaj. Istnieje taka jedna gra, w której stoisz w wielkim garze. Tak? Getting over it. A faktycznie. I nie mogę powiedzieć, że tam stanie w garze nie jest nieoptymalne. Nie wiem, powiedziałeś to hobbystyczne, brzmi jak hobbystyczne. Jeśli nie, mi płacą za robienie śmiechu z taśmy. Czekaj, czy ja podniosłem swoje dusze? Tak. Jak napady miałem aż tak. O, czy ja. Hold up. Nie powiedzcie mi chyba, że ja tracę wszystkie dusze jaką przez The Blade. Edun, wiem. Anyway. Chciałem wrócić do. Który to był teraz? Chyba muszę dopiero. Co ty planujesz, co ty zamierzasz? Czy ty robisz jakieś questy? Tak, do Edgara chcę wrócić. Generalnie na tym ranie chcę porobić questy na terenie, jeśli da. A, i nie podniosłem przed nich, okej, okay, to... Nie, czekaj. Ja się raz waliłem. Tylko od tego Death Blighta. Nie waliłem się potem znowu. A wydawało mi się, że miałem jakieś one zanim kraba zabiłem. Więc to, że teraz ma takie równe 1200 mnie niepokoi po prostu. Gdzie ty zdechłeś od Death Blighta? Od Revenanta? Nie, od kraba. W Jordni. O, co chodzi? Invade. To się liczy? Dlaczego miałby się nie liczyć? Nie, zawsze się do, że jeżeli invadujesz, to coś nie liczy. Jako twoja śmierć, jako taka. Że invadować możesz bezpiecznie, ale nie możesz ten.
No właśnie invader chyba jak umrze, to musi nic nie stanie. Inwejdujący? No tak, ale chyba, ja... że to ty inwejdowałeś. Ja inwejduję. Tak, wiem, że jestem kurwą, nie muszę. Po pierwsze, what mówić. The fuck, po drugie, to dziwne. Robię quest vada. Da się go zrobić bez invade'a. Wiem, ale jak już zacząłem, stwierdziłem, że skończę. No to... to już jest... jak tracisz duszę, to imo zasłużyłeś. No, spodziewałem się tej odpowiedzi, nie będę kłamał. Ale moje, za szczęście to, że ten, że invader nie traci, więc... Możesz, wiesz... Możesz literalnie pójść do, do Altus i zrobić ten questline. W tej chwili... I guess... Z drugiej strony bardzo odważnie zakładasz... chce mi się skipować rzeczy. Słuchaj, tepek do Guranka, into ten forcik śmieszny, into medalion, into... W tej części chce mi się skipować rzeczy, nie zrozumiałeś? To jest otwarty świat, tu nie musisz, tu się nic nie skipuje, po prostu wracasz do tego później. Ja dosłownie nawet na tym przejściu nie poszedłem robić tego, co zawsze robię, czyli nie zabiję smoka jako pierwszej rzeczy w template'u. No, to... ja zazwyczaj zabijam smoka też jak po prostu jestem w Dragon Barrow przejazdem. Ja zazwyczaj jestem w Dragon Barrow. Okej, raz. Przejazdem. Raz mi się zdarzyło w sumie wcześniej, ale to miałem taki bardzo min-max routing wtedy zaplanowany. O, nie widzę kolegi, idzie, to ciekawe. Okej, już go widzę, tutaj jest. O, gankerzy doskonale, chyba wiem dokąd to zmierza. Żegnam. A, czyli nie da to mi wyjść? No dobrze. Powiedziałem, że ja stąd wychodzę. Nie lubię się, że z gankerami. A jak do tej pory mam wrażenie, że przy tych invadach, na których byłem, trafiałem dosłownie na ludzi, którzy biją mnie 2-1 w setupie takim typowo twinkowym, tak bardzo jak się da. Wiesz... Wiem, że nie jest ci ani trochę przykre, ja sobie zdaję sprawę. Właśnie chciałem powiedzieć te słowa tak z nawyknięcia, ale potem sobie przypomniałem, co robisz. Nie mówię, po prostu akurat... Nie, muszę ci to wypominać, bo ty sam nie lubisz być inwajdowanym. Nie lubię być inwajdowanym, zdecydowanie. I ja się będę trzymał tego, że ja wciąż nie lubię być inwajdowanym, tak żeby nie było, tak? Po prostu jestem zdziwiony, że praktycznie sami gankerzy się trafiali do tej pory. Szkoda, że nie mogę ci pomóc. Nie mogę ci pomóc? Nie mogę ci pomóc, mam postać na za dużym poziomie. Znaczy nie, spokojnie. To wystarczy, że zabisz invade'a, a nie musisz go kończyć. Więc wydaje mi się, że ja teraz już mogę iść do Vada, tak naprawdę. Okej. Okay. Bo bez... na poprzednim streamie miałem jednego invade'a zrobionego i teraz ten. I teraz na tym streamie były dwa. Więc jeżeli dobrze mi się wydaje, to mogę iść teraz do Vada i on już będzie zadowolony, że poinwajdowałem. Ja nie jestem zadowolony, że poinwajdowałem, no ale... Czasem trzeba robić rzeczy, których się nie lubi. Nie trzeba. Słuchaj, mam wgrany stary Battle the Ringa i to dlatego. Słuchaj, no kurwa. Tak? Invading other players using the Festering Bloody Finger 3 times. It is not required to defeat the invaded player. Using Finger Severer right after invading the enemy world also counts. Doskonale. Więc możesz to zrobić, widzisz, możesz to zrobić bez rozlewu krwi. Możesz po prostu... No takie też. Dober, witam. Nie wiem czemu macham, ale machnąłem. Nie mam kamerek włączonej, też to chyba też nie aż... Ja zresztą też nie. No właśnie. No dobrze. Auci.
Cześć, Irina. Jak ci się żyje, Irina? Słuchaj, mam dobrą radę. Nie patrz sobie na przyszłość palca, będzie lepiej. Czego nie robić? A, nie. Polecam. Wiem, co o czym mówię. Nie będę kłamał. Poparzenie się jest nieoptymalne i radzę tego nie robić. Dobra, Ada, wiem. Bardzo pomagamy. To jest moja ulubiona rzecz. Tak. She's dead! A propos kapitana oczywistego. Ta? DK. To zajebiście. Chunky is dead. No dobra. To mamy z głowy. She's dead. I teraz ja chciałem wrócić do Vara. Jak to mówił klasyk w piosence Grandma has died. I mam wrażenie, że gdzieś tutaj mam pominiętego Site of Grace, ale... Jest chyba taka wysepka, niedaleko której jest... Chciałem powiedzieć Devbert, ale nie jestem pewien, czy Devbert, czy coś innego. Albo nie, ona jest po drugiej stronie zupełnie, jestem pojebany. Chyba. Wiem, że jest Devbert w Wielnicy, my go jeszcze nie biję, mi teraz jak o tym wspominasz. Czy nie ma Devberda i Defrightberda w Lurni? W Lurni nie wydaje mi się, żeby Defright był. Albo ja przynajmniej... Albo są dwa Dev... Nie wiem, nie pamiętam już. Ja, wiesz co, miałem, jak teraz przechodziłem Eldena, to miałem taki... Że jak już ograłem grę, to zacząłem odhaczać sobie bossów z listy i po kilku mi się odechciało, bo to jest pozbawione sensu. No, bo to jest bardzo dużo. Ja zresztą takiego nie lubię takiego checklistowego odhaczania rzeczy. Ja jestem bardzo niekompatybilnym do open worldów graczem. Domyślam w ten się. Sposób. Domyślam się. Ale słuchaj, robienie setki takich w DS3. To open worldów. Nie wiem. DS3 ma na tyle skondensowane te etapy, że to nie jest problem, żeby je czyścić i żeby móc sensownie śledzić swój postęp. Dynasty. O tak, Mox zdecydowanie ma wiele miłości. Dla Mikeli. Tak. Gimme. Lot of blood favor. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally this ritual would involve killing one's own. Zawsze możesz po prostu poczekać do odpowiedniego momentu w miesiącu, nie trzeba od razu zabijać. Nie wiem czemu te postacie są takie destrukcyjne. Czemu nie szukają jakichś takich, wiesz, bardziej humanitarnych rozwiązań? Biorąc pod uwagę, że ktoś to jest sługą szalonego pomienia efektywnie, to ja się specjalnie nie dziwię. Ale War miły człowiek, on chce tylko, żebyśmy poszli do jego... do jego szefa na obiadek. Tak, oczywiście. O, tam był ten. Mary Castis. Tak. Koleś, którego można wrzucić na pożarcie Dungeterowi. Zrobię kiedyś, dajeć sobie, zrobię ten quest. Tak jak trzeba. Wiesz co, ja... Tak dużo mam wrażenie, że jest questów w Elden Ringu, które mają kompletnie pierdoloną kolejność. Ten słynny blind. Nie zrobisz. Zrobię to. Pogrążę świat w gównie. Blythe. O tak. Obawiam się, że po tym co obejrzałem, co Luna wysłała, zostałem trochę przeklęty. Masz jakiś problem? No dobrze. Czy ja jestem głupi? Tak. Jestem głupi, nic nowego. Dobra. Grace. To jest zupa z bobra. No, wchodź tu. Dobra.
kurde, w sumie teraz... Teraz jak o tym wspomniałeś w sumie. Usiądę sobie. Idę do nocy. Włączę sobie mapę gdzieś najlepiej. Za dwie minuty. O, chłopak, muszę lecieć. Coś mi wypadło, jakieś spotkanie redakcji czy coś. Luna mówiła, że będzie na 15 minut, bo ma spotkanie redakcji. Wiem, ale... Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Przepraszam. To jest tak zwane spierdalaj dwukropek zamknij nawias. O, to nie było do ciebie, Shin. W dobrym momencie to powiedziałeś, nice. Właśnie tak dokładnie, dosłownie w momencie, kiedy ten no, Shin wpadł. Nie będę kłamał, usłyszałem jak wchodzisz, bo jest... Słychać taki delikatny dźwięk twojego mikrofonu, że tak... To nie mam co z tym zrobić, nie, niestety. Nie, to wiesz, ja nie mówię, że masz cokolwiek tym zrobić, po prostu jestem w stanie usłyszeć, że wszedłeś, zanim cokolwiek powiesz, tak? Jasne. A mi to absolutnie nie przeszkadza, nic takiego. Tu gdzieś powinien być kolega DFB. Luna mnie hejci. Nie chcę. Doskonale. Sebastianie, trzeba dzienne quota wyrobić. Nie chciałem wsiadać na ten NTP. Au. Zrobiłem sobie bruszetę homemade i jest zajebista. Bulion z Shina to całkiem on brand nazwa by było. Sensowne uderzenie. I smacznego, swoją drogą. Tak, smacznego. Dziękuję. Jezus Mary, to są sensowne obrażenia. A mi większość DPS jest podatna na święte obrażenia, więc... Właśnie chciałem powiedzieć holy damage w Deathbirdy. Holy fuck. Całkiem zdrowe. Widziałem jak ktoś dosłownie zmaszotował Deathbirda w Consecrated Snowfieldsach. Odpowiednio stakując holy damage buffy. Ja pamiętam, że zmaszotowałem któregoś... chyba tego w Altus? Tego Deathbirda, bo go znalazłem pod koniec gry dopiero. I podszedłem do niego z Golden Order GSM plus 10. Aha. I się stopił na weapon arta. A to nie jestem specjalnie zaskoczony. A nie możesz puścić na tym, na spotkaniu redakcji po prostu streama? Jako taki przerywnik rozrywkowy? No właśnie. Oferuję pozdrowienia darmowe. I robię dobry stand-up. Podobno. Znaczy z tym dobry to... Kłócę się z tą częścią dobry. Nice. Właśnie chciałem powiedzieć, że Shin się chyba będzie kłócił z tą częścią dobry, ale... Pięknie się zgraliśmy znowu. Muszę wytłumaczyć mojej korekcie, że ilustracja się robi. No to waifu. To... Możesz to zrobić przy... strumyku, tak przyjemnie będzie. No właśnie. Rafian? To twoja waifu, Shinji? Nie. Różne waifu ludzie mają w tej grze, ja nic nie mówię. Wiem, że dużo ludzi bardzo lubi, dlatego że cię tak dość ogólnie. Bobo? Nie jestem jedną z tych osób, to na pewno. Ja też nie. Nie dostrzegam w niej aż tyle urokliwych rzeczy, co inni. Ja również. Pyszna kawusia prosto do brzusia? Smacznego. Żeby był clean, a nie filthy. Położenie oliweczki na bruszetę to był play zdecydowanie. Ja pierdolę, nice. Jakie to jest pyszne. A czy ja teraz muszę wyjść z powrotem do niego? Badaj. Chyba tak. Chyba ja. I będę musiał jeszcze znaleźć Irinę 2.0. Ale to... Potem. Co znaleźć? Irinę 2.0. A, że już hejete. No to miłego pow bye. Miłego redakcjonowania się. Weź tam puścim tego streama, no. Nic ci nie szkodzi. A może widzów złapiemy. Okej, na Shiny Clay kosztuje cały 1000, więc whatever.
Teraz możesz chyba od niego kupić kreweteczkę? Tak. Chyba tak. No, piss off. Freshly cooked. I mean, jeżeli przydaje, to czemu nie? Czy mogę wsiąść na konie? Proszę, dziękuję. I my, kto ten dalej? Jak na to, że nie mam piekarnika i robię to w mikrowalówce, to to jest absolutnie dopierdolone. Jestem z siebie dumny. Mój repertuar obiadowych rzeczy powiększa się. Mikrofalówka to jest generalnie dobry lifehack na takie rzeczy, mam wrażenie. No, ciasta w niej nie upiekę niestety, ale taką okay. Właśnie pierdółkę typu podgrzać sobie bagietę i ser, żeby się ser roztopił, to już no. jest wystarczające. To jest całkiem niezły play. Mm-hmm. Czasami u rodziny, jak się po prostu na turbo szybko chciało coś skręcić bez przygotowywania czegokolwiek, to było po prostu buła na dwa i serek i coś tam i do mikrofalówki, żeby to się roztopiło. Ja nie wiem, takie jeszcze są nika mikrofalówki do robienia rzeczy, bo mam wrażenie, że wszystko gdzieś tam robi takie trochę zbyt zmiękczałe, wodniste wręcz momentami. Pewnie zależy od rzeczy. Zależy. Nie wiem, moje bagiety się zrobiły całkiem chrupiące. W sensie w środku są miękkie, bo ja nasmarowałem olejem, ale z suszonych pomidorków, ale ten. Ale same z wierzchu są bardzo chrupiące. Nie rozmiękły, tak jak ludzie mówią czasem, że miękną rzeczy w mikrofali. To nie, znaczy, nie u mnie. Z bułkami na przykład mam experience, że bułki takie faktycznie, no to no one miękną. Mhm. Są takie wyraźnie miękkie bułeczki. To spróbuj w coś się zawijało, żeby to nie miękło. Mhm. Jeżeli chcesz sobie, tylko nie pamiętam w co, czy w jakąś ścierkę materiałową, czy coś. Mhm. Czy to się jarasz nie zacznie, ale chyba nie. Nie powiem ci, że w folię aluminiową, bo to nieśmieszny żart, co mam dalej ścianę do odmalowania w kuchni, żartuję, ale... Nie, że żartuję, że ten. Śmieję się, że kiedyś sam to zrobiłem. Oczywiście tego nie zrobiłem, ale było ten. Uznałem, że pociągnę żart po prostu dalej. Jak na to, że nigdy tego nie zrobiłeś, masz bardzo precyzyjne doświadczenie. Myślałem, że na chwilę zejdą. Ja mogę zejść w konia, proszę? Dziękuję. Jak wciśniesz L3, to zeskakujesz z konia natychmiast. To są ludzie, którzy tak nie robią? No właśnie, najwyraźniej. No ja zazwyczaj próbuję tak samo jak wchodzę na konia. What the heck? What do you mean? Zwłaszcza, ja przez jakiś czas miałem w ogóle usunięty skrót na kłócanie na L3, więc... A. To może być bo ty miałeś problem. No ja mam problem z grubymi paluszkami, które są za mało czułe. I wciskają L3, nie wiedząc o tym, że je wciskają. Aczkolwiek DualShocki 4 nie mają takiego problemu chyba, że wciśniesz gałę przypadkowo. Trzeba się naprawdę postarać. Mi się zdarza, nie powiem, że nie. Znaczy, fair, jak ja mam taki moment, jak wiesz, nie wiem, jest jakaś bardzo mocno akcyjniakowa, powiedzmy, scena i jakoś gałę nie wychylam na różne strony, to wtedy może jak mocno, powiedzmy, to jest z jednej na drugą, to mi się zdąży po prostu siłą rozpędu nacisnąć też guzik. Właśnie mi się jakoś często zdarzało, jeżeli akurat gdzieś biegłem, powiedzmy, że tak przy okazji rozpędu mi się wcisnął. Taki obszar specjalizacji, takie skosy. Hello. Obszar specjalizacji. Specjalista od Soulsborne'ów. Biegły z dziedziny Soulsborne. Nie, w sensie Soulsborne to jeszcze jak cię mogę. Gdybyś mi powiedział, że jestem w Sobczu, to już bym mocno polemizował. No. Dzięki zeszłorocznej premierze Armored Core 6 świat odkrył, że repertuar gier FromSoft to jest trochę szerszy. Jeszcze tylko czekamy na Kingsfield. Nie, no ja bardziej mówiąc to myślałem o Sekiro, tak trochę.
Ile jeszcze wiem? Ten nie. Ten czy nie było From Softu? Czy ty Tenchu? Tenchu chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Tenchu nie było From Softu? Mam w, pod kategorią wda... Muszę sprawdzić na wiki. Shenmue też nie było chyba. Developers Acquire K2 LLC From Software. O, okay. Więc może jedną z gier robili. W ogóle znałem sobie sprawę po zjedzeniu całego talerza, że nie posypałem sobie tego przyprawami. A to i tak było dajebane. Nice. Następnym razem pospiesz sobie przyprawami. Ej, to jest gorsze niż bez. Nie, ale wiesz co, bo nie smaruję na przykład takim zwykłym olejem z butli, tylko tak jak ci kiedyś mówiłem, że robię na przykład jak smażę rzeczy, to zostawiam sobie olej, który w suszonych pomidorach jest w tej zalewach i tak dalej. To właśnie tym sobie nasmarowałem i to też był game changer, bo sam ten olej ma smak. Nie są, nie widzę, żeby byli, a nie, dobra, FromSoft robiło jedną grę, całą jedną grę z serii Tenchu, ale było tym... Publisherem. Wydawcą. Nawet nie robili, tylko wydawali. Znaczy jedną robili, ale byli w większej ilości byli wydawcą. Jedną robili, więcej wydawali. Dobra, gdzie jest Illina 2? Osob podziwiam, że tobie się chce przechodzić jeden ringa drugi raz na kanale. Drugi? Znaczy wiem, że to więcej niż drugi u ciebie, dlatego tym bardziej podziwiam, bo ja pograłem magiem za 4 godziny i doszedłem do wniosku, że bardzo chcę grać, bardzo mi się podoba ta gra, w związku z tym pobrałem FF7. Doskonale. Nie no, uważam, że to jest świetna gra, ale po prostu trochę mi się obecnie nie chce w nią grać. Zrozumiałe, jak najbardziej. To jest bardzo duża gra przy okazji. Zwłaszcza jeżeli chcesz ją powiedzmy całą robić. No tak, no. Bo ja... Jak miałem to przejście ostatnio, co robiłem, to co prawda zwiedzałem dużo, ale miałem takie samo tempo przychodzenia sidequestów, co zazwyczaj w grach FromSoft, czyli bliskie zeru. Wy wiecie, że pomijanie rzeczy nie jest moją mocną stroną, więc... Wiem. Shinji zresztą mówił, że ma podobnie... No. No dobrze. Czy playthrough Rebirtha. Safe Quitney? Czego szukamy? Hietę. Ona baby. Wydaje mi się, że powinna tutaj być już. By. Bobo. Bał? Nie. Nie bał. Tym razem nie bał. Bał to chyba jakieś chińskie pirożki. Nie w tym kontekście. Xiaolong Bao było coś. Taki gracz był. Tak, XLB. Jestem pod wrażeniem, że znasz to rozwinięcie Niku. Bo on nigdy chyba nie miał wpisanego miał. W Niku Xiaolong Bao. Jest, albo miał, albo kasterzy o tym mówili. Ale kasterzy, na pewno, się... kasterzy na pewno mówili, bo no. Niektórzy mówili, że łatwiej im mówić Xiaolong Bao niż XLB. Bo XLB brzmi trochę topornie. Ja pierdolę. He was previously known as Xiaolong Bao, czyli miał taki... O, czyli miał. A to pewnie w LDL jeszcze. Tak czy siak, no kojarzę. Based. Refers to a popular variety of Chinese soup dumpling. Nie no, pokój w imię. Idę to sprawdzić i zaraz mnie ta głupia krewetka zabije, jak nie będę patrzył. Głupia krewetka. Ona się zbliża, menacingly. Wiem. A to... Trochę smutno patrzeć, chłop 24 lata, retired. Niestety. No bywa i tak czasami, ale... Pora na mnie. Czekaj, Lake Facing... A, bo ona jest najpierw w innym miejscu. Fuck me. O, to tak jak ja w sumie z tym, z jak mu tam było, co on potem umiera w Valtus od tej... Joda? Kurwa. Tak, chyba o niego chodzi. Jura. Tak. O, a kto to? O, baba. Hieta. Kiedy jest druga runda MSI? Od razu po pierwszej? Chyba jest jakiś jeden dzień przerwy, że to jest... Bo poniedziałki wiem, że są wolne. Od gier.
Czyli co byśmy mieli teraz? Wydaje mi się, że jest to jak środa, czwartek, piątek, ta runda obecna i potem sobota, niedziela Lower Bracket, go? Tak. Spojrzałem na wizytę. Tak, masz rację. Nie, wróć, chyba jest tak. Ty przecież sobota i niedziela to po dwie bez ofajki. Nie, teraz są czytam ci z wiki. Teraz spojrzałem. Tak, o 6 Fnatic Team Liquid to 11 Gen GT jest w sobotę. O kurwa, ale czytelny szedule. Zobacz. Zawsze narzekam na to samo z tej strony, nie macie. Tak. Ale to jest, bo jest podział na rundy, oni trolują. Wiem, w sobotę i niedzielę jest to podwonecze, 1-6-1. O, właśnie widzę, ja pierdolę, co za AIDS. I potem masz ten 14-15 i... Tak, poniedziałki są wolne. Znaczy, poniedziałki, od wtorku do niedzieli masz po prostu już bez przerwy. No tak. Czyli praktycznie nie poniedziałki, tylko jeden poniedziałek. Boże, abym sobie poglądał ten Fnatic Team Liquid, ale nie ma chuja, żebym wstał o 6. Nie wstaniesz na 6. Ja nie wykluczam, że wstanę. Obudzić się obudzisz. Znaczy, kurwa, no nie chce mi się, ja chciałbym podsypiać trochę. No bo tak, to jest BLG PSG. W sobota jest Fnatic TL, Gen GTS. A ten, właśnie, Gen GTS o 11 na to sobie mogę wstać. No to będę w Płocku w sumie wtedy, możemy sobie zrobić uczparty. Ja nie... Możemy, ale ja nie będę wtedy w Polsce. Znaczy, no, Discordowe mi chodzi. Tak. Możemy sobie zrobić w party. Zawsze tutaj, bo wydaje mi się, że nie zgadniałem Shadow Escape. I będzie potem co? PSG tu będzie w niedzielę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, to tak? Tak. No, tak. No, nie wierzę, że G2 gra 3 gry na T1. Na 99% nie. Będzie. Ja pewnie. Zresztą jestem, mam ochotę powiedzieć, że to będzie 3-0. T1 G2? Tak. Nie. Znaczy, ja mówiłem już wcześniej, moim zdaniem, pewnie dobrze każdy z tych meczów może być 3-1, ale nie spodziewałem się, że ktokolwiek uga serię. Nie uważam, że botlane to będzie as blasting, a topside... Będzie trochę mniej as blasting. Monte Cristo obstawił 4x3-0 w pierwszej rundzie. Ale póki co nie jest jakaś pisanie daleko. Znaczy BLG to jest pewniaczek 3-0 i mo? No nie zdziwię. Jakby inaczej, zdziwię się, jeżeli to nie będzie bardzo dominant 3-0. Właśnie niby G2 ma największą szansę, z drugiej strony ja bardzo jestem bardzo nieufny co do tego, jak będzie się botlane spisywał. Fnatic ma dobry matchup w Gen.G, jak dzisiaj zobaczyliśmy, mimo tego, że to było 3-0, to było bardzo blisko 3-0. Ale dalej było to 3-0. No, widziałem dalsze 3-2 niż to po 3-0, więc... No to jest... Nie wiem, Mam po prostu obawy, bo jakkolwiek Hans się dobrze prezentuje międzynarodowo, to ich performance krajowy nie napawa optymizmem jego innego. No, zdecydowanie. Ich performance krajowy był troszkę XZD. A biorąc pod uwagę, że Europejska Liga w tym roku nie była jakaś wybitna. Ta Mickey Mouse League. Mickey XD Mouse League. Kiedy zjadam to, czy to widzę, jak mi oczy wracają? Czy to widzę jak oczy? Hieta by bardzo dobrze pasowała do Bloodborne'a w sumie. I can fix her. Grand Theft Auto. Tak. Ale by sobie przypadkiem wcisnął L2. Pamiętam, jak ludzie odkryli to zakończenie z nią, to był bardzo intensywny spam I can fix her pod dialogami na YouTubie. Ona ma najbardziej horny kwestię dialogową w tej grze. Few moments later, she can fix me. Nie, she can make me worse. Nie no. To nie jest włos, ona fiksuje nas na coś lepszego, daj. Tak. No kurwa, fix Knora. Pamiętam, że jak skończyliśmy grać w ten... w The Coffin of Andy and Lele i odpisałem znajomemu na Discordzie, że
She Made Me Worse, to zadał mi pytanie, czy chodziło o babkę z gry, czy babkę, z którą przechodziłem tę grę. Yes. Chyba nawet pisałeś o tym. Wstawiłem chyba tego screena do was. Czy to coś jest? No. Odpowiedź brzmi tak. No, mówię, jest. Mikela z Lili, a wcześniej Trina z Lili. Ciekawe, co to może oznaczać. No na pewno nic ważnego. Tak, nieistotne. No tak, moje ulubienie wcześniejce. 5 milionów HP, 12 dun. Ciekaw jestem bardzo Mikeli w DLC-ku. Taki o chuj mu chodzi, what's his deal? Idę o zakład, że nie będziemy z nim walczyć. Idę o zakład, że go nie spotkamy nawet. Znaczy... Ja się absolutnie nie dziwię, jeżeli go nie spotkamy. Znaczy ja nawet... No widzisz go po rączce, ale... Gdybyśmy go przynajmniej nie słyszeli. Znaczy, no właśnie, słyszeć... Będzie myślę jakiegoś rodzaju obecnością w tym świecie, ja nie mówię, że koniecznie znaczy, no to nie ulega wątpliwości, że będzie, bo po trailerach patrząc choćby. Mikael w ale... że będzie jedno z postaci z Elden Ring historii. Nie. Yep. A i... To jest tak reklamowane, Mikaelu, że... No. Ciężko byłoby go nie wrzucić. I jakby podejrzewam, że to może być jakieś połączenie z Mikela z Godwy? Chciałem się powiedzieć, co DLC jest tak reklamowane. Mikel, masz kurwa slapped 75% Godwin contentu. No właśnie nie masz Godwin contentu w trailerze jakoś mega dużo. Właśnie, bo to jest taki long con, to jest już przekonujący tym oczywistym, bo Godwin to jest w sumie druga postać, o której bardzo chciałbym, żeby było więcej. No, mi znacznie bardziej zależy chyba na info o Godwinie niż na info o Mikeli. Dead Fist. Godwina też tam nie będzie. Godwin po prostu ma bardzo wyraźną obecność w świecie gry, bez konieczności, żeby po prostu było o nim słowo powiedziane, bo no. Literalnie go widzisz. Tak, i jest w takim stanie, że wolałbyś go nie widzieć i uważam, że to zajebiste. Nie, no, słuchajcie, wrzucą po prostu odwrócone lustrzanie mordery Godwina w zamku i tyle go będzie widzieć. Dobra. Doskonale. Czy ja mam poziom w ogóle? Nie, a nie, ja 15 cięty już? Cały jakby stan, w jakim jest Godwin, jest tak creepy. Strasznie to dobra. Body horror w moich grach From Softu? Bardziej prawdopodobne niż myślisz. Ja widzisz ten rejestr, potem znajdujesz go w Deep Root i jest jeszcze gorzej. Tak, do tego zdeformowanego rejca dorobili resztę ciała. Nie, no przecież nie może być tak, że... A Godwin z jakiegoś powodu jest dziwacznie morskim stworzeniem. Może on też nie Age of the Deep Sea. Może. Orphan of Godwin. Mniej więcej. Czy ja nie pominąłem żadnej skini, bo mam wrażenie, że... God pominę. Oraz some say Godwin. O yes. Oh God. Win. Zajebię się. Peak of comedy. Jesteśmy absolutnie w szczytowym etapie komedii. Mówicie, że wasza komedia jest Godwin the Golden? Tak. Otóż to. Sięgam, przejadę teraz po ulicy i nie znajdę tej jaskini, o której myślałem, że ją znajdę. Doskonale. Ja no, widzę na pewno, gdzie jest jedna z tych jaskini, ale myślałem, że jeszcze jakaś pojęty była. W ogóle jak... jak ten... jak... byliśmy z na tematach ligowych, to ten self-made info jest. Co z nim? O, jakie? On leci do Arabii. O, oh my. Grać. A, to z Jarela arabskiego? Tak. Okej. Okay. Zaczyna się, kurwa. Arabska liga ale... najsilniejsza, słon? I mean, już mieli całkiem niezły pokaz na zeszłych EU Masters. Znaczy, EU Masters to jedno, po prostu mówię, że poaching się zaczyna. Znaczy, no wiem co masz na myśli, ale ten...
zaraz tam poaching zresztą. Selfmade nie gra teraz na poziomie, który by uzasadniał płacenie mu jakichś horrendalnych pieniędzy. Ale to jest cały modus operandi. Tak, czego wrażenie tych. No tak, tak. Saudyjczyków. Zresztą w piłce jest tak samo, że raczej biorą. Nie biorą ludzi, którzy są actually najlepsi, tylko tych, którzy są najbardziej marketable. No to na pewno. Znaczy, tapiają się jacyś zawodnicy, którzy to rzeczywiście na takim poziomie. A potem przestają być. A w jakiej drużynie, z ciekawości? W sensie, już ci mówię. Self-made. Już ci mówię. Twisted Minds bodajże? Oj, Jezu. Twisted Minds Esports Team. Twisted Minds... To nie kojarzę za dobrze tego składu. Nie wiem, może... Okay. Posłuchał Gunner z Indurai i stwierdził, że on musi dołączyć do Esports Team. Tak. Z arabskich IRL kojarzę na pewno GK Sports. Bo to jest całkiem fajna drużynka. O tak, moje ulubione skinie właśnie sobie mi przypomniałem. Jestem pewien, że nie spadnę. Zresztą GK teraz było w top 4 na EU Masters. No dobrze, czas spaść w dół, na sam dół. Nie, no na pewno jestem dobrym graczem w platformówki i tego nie zdaję, prawda? Ja w ciebie wierzę. To dobrze, bo ja w ciebie nie? Ja pozostanę ambiwalentny, żeby zachować balans. Jeszcze jedno hit. Mógłbym się, że ambiwalentny znaczy dosłownie i to masz na myśli? Wiesz, też skoczyć ze skokiem, w sensie ze sprintem. Chyba ja. Chyba. Send it. Do zobaczenia na dole. Here we go! Okej, okay, nice. Się. To wyglądało bardzo dumno na początku. Eldeńskie krążki, najlepsza platformówka. Otóż to! Prawie jak SMT5. Właśnie chciałem powiedzieć, że najlepsza platformówka wychodzi tydzień przed DLC do Eldeninga. Czy platformowanie w SMT5 jest aż tak tragiczne? Nie aż tak, ale to momenty, gdzie... To nie jest samo platformowanie, tylko to, że nie widać do końca, gdzie masz iść. Nice. Jak dojść do miejsca... Jak dojść do miejsca, które widzisz, do którego masz iść w ten sposób? Doskonale. Jestem przekonany, że będę miał bardzo dużo zabawy. Może naprawią w Vengeance. Znaczy... Clueless. Znaczy to nie jest kwestia mechaniczna, tylko bardziej kwestia designu poziomu, tak? Dadzą ci taki, jak na wiarze masz tak, że możesz sobie pokazać miejsce tym padem i się warpnąć do niego. To zrobią to samo. Tak, albo taki kalbus w Eklezji. Albo dadzą ci ten, jak w Zeldzie Tears of the Kingdom, że możesz sobie noklipować się przez sufity. What? Bo w Tears of the Kingdom masz taką umiejętność, że... Boże, jak to opisać tak sensownie. Jak masz, powiedzmy, sufit... No. I on się... Masz nad sobą jakąś, powiedzmy, jakąś konstrukcję, ona się na samej górze, powiedzmy, kończy jakąś przestrzenią, na której możesz stać. To możesz po prostu sobie przelecieć przez tą przestrzeń. Wyskoczyć na górze. To jest bardzo fajny traversal tool. To ciekawe. I to tylko w jedną stronę działa, jak rozumiem, że... Tak, tylko... Przez podłogę nie możesz. Nie możesz przez podłogę, no. Ma sens. Chodzi mi po głowie muzyka z SMT4. Ja trochę nie pamiętam SMT4. Zwłaszcza, jeżeli o muzykę chodzi? Ja bardzo konkretne utwory. quiz muzyczny z ten z SMT jest jakieś 10... Może nie 10, ale są battle filmy z czwórki. Podaj nazwę. O tak. Myślałem, że się spiedzie. To prawie jak motywy z Pixeli Masterów. Ja nie jestem... Pewnie... Battle A2 bym pewnie podał. Ja bym podał B2. Ja bym po tytule chyba żadnego nie podał.
B2 to jest rozpierdalacz. Jeżeli to jest to, o czym myślę, to jest pewnie to, o czym myślę, też bym podał. No. To wiem. Banger. Ja bym pod tytułem padł, bo nie pamiętam tytułów. No Sewikowi chodzi o to, że schemat jest taki właśnie, że masz literkę, cyferkę. C4 to był fint? C4 to był chyba fint, C5 to był ten low film remix bodaj? Chyba jo. No, ja nie podam, also... 1-1. Stem. Pan z Mifingów. Lasę chyba tylko na górę. Może to będzie twoje quizowe specialty area? Właśnie. Że to? Battle Theme jest zasypte. Nie. Po moim kurwa tupie. Każdy ma jakieś specialty area. O kurwa. Ten... Znaczy może nie aż tak, bo pomysł wydawał mi się fajny, bo... Ale to pewnie go zrezygnowałeś, o co chodzi? Muzyczny quiz tematyczny z SMT, nie. Ale... Nocturne XDD. Właśnie, bo to zależy od tego, kto co... No właśnie, też chciałem powiedzieć, że mamy trochę... Chyba się mało pokrywamy w grach, które wszyscy graliśmy. Tak, bo wszyscy graliśmy chyba tylko w trójkę. Nocturne i w... Znaczy, nie grałeś w Saint Journey? Nie. Sobie nie. Doskonale. Grałem za to w jedynkę. A, to super. Cieszę się. No i jeżeli liczyć, to hehe Persony. Z Person to musiał być oddzielny chyba, to. No. A, ślano, bo jeden najt. Przy czym szkoda, że... Poza tym w jakim sensie tematyczny? No w sensie, że tylko z tej serii, no tak, o to tak, mi chodzi. Tak jak ten Atena mieliśmy. No. A, okej. Okay. No to kurwa. Persona 5 też ma cierpi na to, że zrób leitmotiv i osać połowę soundtracku na nim. Też bym się wypierdala na tym. Wiesz co, ostatnio robiliśmy chyba ten quiz z nazwami ścieżek? Z tytułami, tak. Tak. I paskudnie poszedł. Z czwórki było dobrze, z piątki było tragicznie. A nawet nie z tytułami, tylko po prostu były chyba jakieś urywki soundtracku, tak? I trzeba było wrzucić, co to trzeba jest. Trzeba było podać tytuł. Tak, tak, tak. Właśnie to był problem, bo tam no. Wiesz... Jak no i tak, nie? Bo ja kompletnie nie pamiętam tytułów z piątki, z czwórki spoko, dobrze nam szło, ale... No. Ja też mam taką tendencję do tego, że jak motyw jest powiedzmy jakiś trudny do skojarzenia z jakąś powiedzmy konkretną sytuacją czy czymś, to ja to albo byłby... No i byłby przez to trudny do nazwania, no to ja mam tendencję, żeby takich nie dawać, jak na przykład Goofy as People z Atomajów. Goofy as People. Nie daje, zwłaszcza jak powiedzmy jest więcej tego rodzaju motywów, nie? Ja... Któraś gra chyba ma więcej tych takich ogólnych motywów postaci. I mean, szóstka ma jeden motyw, który działa u 4 czy 5 osób chyba. Investigations mają dużo people motywów. Tak. Po trzy chyba. Przestem miałem takie, czekaj, szóstka? Persona 6, what? Nie. Sona Green. Okay. Już niedługo w waszych domach, Clueless? Po 2 latach na PS5. A mi jeżeli na PS5 też PS6 no, będzie. No jak właśnie, piątka. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja to się bardziej obawiam, że już na szóstkę to będzie. Kupiłbym. No tak, przecież P5 to był. Ten to był PS3, tytuł PS4. Zamykający PS3. Ja już tylko na czwórkę był. Mhm. Ja pierwsze moje podejście do play for trójki to było na... do piątki to było na trójce. Ja przeszedłem piątkę na trójce. Mhm. To było ostatnie podrygi twojego reaktora nuklearnego? Tak. Chyba grałeś zresztą w tą grę przy otwartym balkonie. Tak. Piękne. No mi inaczej się nie dało. Hello? No, literalnie się nie dało. Game's gone. Kocham Krystalian. Get slashed. Nawet nie chodzi o spina, tylko o to, że...
odbijać się ten. Nie dostają obrażeń. Okej, już. No, to jest... Order 2 pewnie byś mógł ten, by się nie odbijało. Nie jestem ten. Nie wiem, że wszystko się nie odbija, dopóki ich nie rozbijesz. Chyba nie. Na pewno nie wszystko, bo kojarzę jakimiś ugietami i mogę ich normalnie bić. No tak, jakieś kolosalne bronie są tak, ale niewiele jest takich rzeczy, które się nie odbijają. Mhm. Ale jeżeli my chcemy być actually, to nie wszystko. Nie wiem, czy te. Nie wiem, czy praktycznie każda broń, która zadaje strike damage, nie będzie miała też się nie odbija. Na pewno nie każda. Trzyma za sobą. Czemu tutaj ognisko jest na dole? Re. Re. Dobra, tego żółwia się bodaj. Tego. Jemu się ludko zabijało, czy jemu się nogi obijały? Jemu się ludko zabijało. Nie, zbijałeś mu te czaszki. On nie ma komików. No, no. A. Temu konkretnemu. Tak, bo ogólnie to wiem. Jego trzeba chyba tymi. Jego chyba trzeba ludko mu pozabijać. To chyba tak. Albo ludków, albo jednego konkretnego jednotwojga. Raczej tych, co są do tych kilku spektralnych, śmiesznych, co są dookoła. Kilku. Tam oni są wszyscy od tak. Tego? Tak. O kurwa, doskonale. Właśnie o to chodzi. Dobrze. Mi się wydaje, że jest jeden konkretny, którego trzeba zabić. Taka pseudoelitka. Pseudoboss. Elitka, Boże, jak w Dead Cellsach. Muszę kiedyś przełamać się do tych roguelite'ów. Jak już, to ci bardziej Hadesa polecam niż Dead Cellsy. Dead Cellsy chyba kiedyś miałem okazję grać w czyjeś. Ja bardzo lubię tę grę, ale gdybym miał polecić jednego roguelike'a, no to Hades. Mhm. Zresztą kupiłem dwójkę wczoraj. Isaac! Podejrzewam, że to bardzo dobra... O, masz elitkę. Podejrzewam, że to bardzo dobra gameplayowo gra, ale to jest case Pizza Tower. Albo raczej Pizza Tower jest dla mnie case'em Isaaca. Estetycznie cię nie wychodzi? Tak, jak nie mogę patrzeć na tą grę. Art style jest po prostu nieoglądalny dla mnie. Ale chodź to. Nie podchodzi mi to bardzo delikatne określenie, mi się chce rzygać, jak patrzę na tę grę. Ja bym powiedział W sensie, że actually mi niedobrze, nie, że o mój Boże, jest taka brzydka, że chce mi się rzygać. Ja bym powiedział actually tak, mi niedobrze. Tak jest po prostu, gówniane. No, doskonale. To nie jedyna elitka. Loathsome Dungi teraz game. Au. Co? Jeszcze raz sobie? Loathsome Dung Eater as game. Doskonale. Chyba będzie gdzieś jeszcze jakaś litka w takim razie? Dung Eater adjacent. Tak. Bardzo mi się spodobało sformułowanie coś tam adjacent rzecz. Skąd to wyszło u nas ostatnio? Nie mam pojęcia. Właśnie mam pojęcia. Chyba o muzyce mówiliśmy, że czyjeś tam adjacent motywy. Możliwe. Albo tangential adjacent. Muszę wszystkich zabić. Jest szansa. Są rzeczy, dobra, które po prostu mówisz, bo mówisz i takie nagle czekaj, skąd to wyszło? No, u nas się to zdarza dosyć często. Powiem więcej. Takie, kurwa, o czym my gadaliśmy? Powiem więcej, to nie, że powiem, że to Orsina wyszło. Really? Ode mnie. What do you mean? Kolega jeszcze... się nie słania, nie podoba mi się to. Ej, a to nie jest to mauzoleum, co na nie musisz z góry skoczyć? Nie. Może być. Może być. Masz Spirit Springa po prawej? Wydaje mi się, że są dwa takie, nie? A w sumie czekaj. Masz Spirit Springa. A może? A wydawało mi się, że tutaj bardziej trzeba ich pobijać. No dobrze. Jeżeli tak o tym mówisz.
muszę znaleźć swoje spięgę z powrotem. Kojarzę coś takiego, że się skakało w Liurni na któreś mauzoleum. Właśnie wydawało mi się, że to było to drugie, które jest przy tym, przy drzewku bardziej. Kojarzę, że było coś takiego. Wydaje mi się, że były dwa takie przypadki, że trzeba było skoczyć na mauzoleum. Być może. Tylko jednocześnie, gdzie jest ten spirit fang teraz? Bo widziałem go wcześniej i teraz już go nie znajdę przed kolejnym. Będzie chyba tutaj. Aczkolwiek, nie wiem, mogę trollować. Alexa, play the open way from Shadow of the Colossus. Wystarczająco daleko? Chyba nie. Nie ze Split Springa to robisz, tylko Split Springiem lecisz na górę i skaczesz z góry. Ja... Czy to nie tak, że ja umrę, jak spróbuję stamtąd skaczesz? Nie pamiętam, tak kojarzę, że tak to robiłem. A, w sumie jak są tutaj te... Bo są te właśnie, te wystające płyty. Aha, ja to zawsze... I z nich skaczesz. Ja to zawsze trumnami nazywam takie jeszcze tego powodu. Nie wygląda, to wygląda jak nagrobki, a nie no, trumny. Myślę, że to jest... Taki po prostu skrót. Wiem, że to skojarzenie, ale... No. Nawet nie bliższa? Łatwo. No i tu. I teraz na górze musisz mu pozbijać te czaszki, co będzie miał. No właśnie... Bo, jak zejdziesz na dół, tutaj jeszcze ich nie ma. I na tym poziomie. O, i tutaj popróbuj. Zejdź z konia dla bezpieczeństwa. Koń mi daje właśnie bezpieczeństwo o tyle, że mogę. Potencjalnie double jumper. Okay. Nie mogę, by the way. Teraz dopiero mogę. Byłeś po prostu na powierzchni, na której nie mogłeś zejść, period. Nie wiem, nie wiem. Po prostu myślałem, że może L3 działa tak, że da się wszędzie. Byłeś na powierzchni, na której nie mogłeś, kropka. Doskonale. Stary, ja naprawdę nie mogę. To już nie idę, daj, nie ma chuja. Tak. Zresztą on chyba już się obala. Co tam jest? What the... A, no tak, bo on robił coś takiego. Tam wystrzeliło cię. Przez tle się bałem, że... Goofy z animacją spadania. Przez tle no. Się bałem, że to mnie dosłownie zabije. Help me! A mi gałem ostatnio w grę, też cię by mnie zabiło, więc... Nie wiem, czy nie musisz drzwi otworzyć, żeby się zapisało to, że one są przewrócone. Chciałbym jest... naiwnie wierzyć, że nie. Wydaje mi się, że nie, ale to jest otworzenie drzwi ci na pewno nie zaszkodzi. True. To jednocześnie, czy mam coś do duplikowania? A jak chcesz iść pod Ren Faith, to na pewno nie jest... Znaczy pod Dex Faith, to na pewno nie jest nic Goodwickowego. Nie. Bo ma piąstkę i topór. Yep. Właśnie, ja jeszcze w swoim... Ja na swoim pliku teraz delskowym chomikuję chyba jeszcze wszystkie remembranse. Remembranse? Mam wrażenie, że jakbym wrócił do tej gry melasem, to by mi się grało lepiej, bo granie magiem po prostu chyba mnie nie kręci. Ja mam taką... Ja mam jednocześnie tak, żebym spróbował zagrać magiem, a z drugiej strony mam jakiś taki wand magiczny ten. Zawsze magowie to była klasa, która mnie kręciła najmniej w Souls-like'ach, Soulsborne'ach, a zazwyczaj moje pierwsze przejście to było Strength Faith, później robiłem Dexint. No Dexint akurat Imhoff w Deningu ma dużo fajnych opcji. Jeszcze to... Pyro robiłem pomiędzy w sumie. I to ten, właśnie chciałem powiedzieć, że masz sporo opcji, które nie wymagają od ciebie zupełnie używania magii PC. No jest, Moon Veil, jest Dark Moon Greatsword przecież. Yep. Tylko to pod Strength Faith. No tak, pod Strength Faith, ale tak. Strength Faith, tyle. Dobrze mi chodziło, źle powiedziałem. Tak, the phone Belfries. You want Belfries with that? Exquisite. A ty ty dzwonnikujesz? To jest Grace? Co? Jaki jest sens tych teleportów? Nie chciało im się łączyć organicznie wszystkich miejscówek? Bo ja rozumiem ten do Chapel of Anticipation. No. Jakby to fair enough, ale... Nie wiem, czy ten tepek do Farum Azuli to ma być po prostu taki sneak peek?
Chyba nie wiem. Że masz kurwa, tu będziesz tak samo, siedział, a. Tak samo jak ten Donald, który ma na pałac mogły, no? Tak. Dziwny flex, ale okej. Okay. Swoją drogą Crumbling Farum Azula to absolutnie dowalona nazwa. Zresztą sama lokacja jest dowalona, ja bardzo lubię Farum Azula. Same, ale nazwa jest surowa w chuj. Oni bardzo fajnie. Zresztą jest dużo takich miejscówek, które zostaje w pamięci, jak się przejdzie tego. Po prostu są cool. Eldena, kurwa, Siofra. Zresztą a propos Chapel of Anticipation, to też jest fajna nazwa na wprowadzającą strefę. Farum Azula to jest kino. Ja bardzo lubię Leyndell pod kątem, nie wiem, jakoś designową bardzo się. Obie wersje Leyndell są dojebane. W sensie ta druga to jest mega zapamiętywalny moment, a pierwsza jest tak. Po prostu tak przytłaczająco ogromna. Właśnie miałem był taki fajny feel, że to actually mogło być, wiesz, całkiem wiarygodne miasto w ten sposób. No. To mi się bardzo podobało. Cześć, no. Excite. Nieruchomości, nice. Ten sam się składa. Ja go prawie pobiłem w tutorialu, jak zaczynałem magiem. Magiem jestem w stanie to zrozumieć. Mam wrażenie, że takim typowym melasem na początku jest bardzo ciężko. Tak, jest, nic mu nie bierze. On napierdala, on jest Beyblade'em żywym. Ja, że on jest Beyblade'em żywym, dwa, że... Mam wrażenie, że on po prostu nie daje ci okienek, żeby go bić. No, nie zawsze. Że potrafi dojeść jakieś 9-hitowe combo, a potem od razu przejść bezpośrednio w kolejny atak. Chyba ze 3 hity mi w niego zostały i mnie tapnął, bo byłem magiem, więc po prostu spojrzał na mnie i umarłem. A też przy okazji łatwo jest się gdzieś na teściwie właśnie, że niby obedziesz jednym hitem, ale potem wejdą dwa kolejne. Nie, ja dosłownie jednym dostałem. I absolutnie nic nie zabisz. Dobra, czy to coś było na powierzchni ziemi? Nie, na powierzchni ziemi nie. Była tylko zemsta za tutorial. Znaczy, otworzyła ci się... Mi się to otworzyła, tak. Ja nie wiem. Właśnie I tam miałeś chyba dwa spiritasze do zgarnięcia? Tak, jeden jest tutaj. Był kruk, no nie kruk, tylko Boże. Hawk Jastrząb? Tak. I tu jest drugi. Dean? Jednego się daje na Feli. Yep. Dobra. To chyba Kinga się daje? Czy tego drugiego? Kurwa, nie wiem. Dean zostaje z tobą chyba. Teraz popełnić to. To trochę brzmiało, nie ukrywam. Spadły mi rzeczy z góry biotek. To nie dobrze. No to trochę. Sadgę. Teraz opalnij co do oku. Zostawię z jump skierowany. Trochę tak. Czy jadę do Bossana? Nie, oczywiście, że jadę do swoim piśmie Bossana i się co wymagane. Klasyczny Elden Ring moment. Chcę wziąć obraz, nawet jeżeli nic zabrani. Obrazy to jest chyba jedyna rzecz, której absolutnie nigdy nie robiłem w Elden Ringu. No. Na pewno nie robiłem tak, żeby z checklistą biegać, więc na pewno nie mam wszystkich. Mhm. Swoją drogą, może to jest play, po prostu pobiegać po wszystkim, czego nie zwiedziłem na swojej pierwszej postaci. Ja zapominałem zupełnie o tym, że te obrazy są rzeczą. Zgarniałem, idę robić coś innego i po prostu puf. From my memory. A z tego co pamiętam, nagrody za nie też nie są jakieś specjalnie ciekawe, o tak powiem. Są do pizdy. Literalnie Thanos snapped z mojej pamięci. Brajes of Sin. O mój Boże. Najlepszy wózek. Czy istnienie Brajes of Sin implikuje istnienie Brajes of Punishment? Może? W sensie dosłownie tak, bo to jest drugi... Jak one się nazywają? Aberrant Sorcery? Nie Aberrant pamiętam. Chyba. Nie wejdzie blit, no dobrze. Nie musi. To prawda, Flame Cleanse mi, o, doskonale. Strasznie zabawne są te nazwy inkantacji.
Masz flame zrób moc tajchy z shoelaces dosłownie. I mean, jest to takie religijne, że prosisz kogoś, żeby coś zrobił, a nie że ty tym władasz. Mhm. Tym bardziej, że masz dosłownie nawet czar, który się nazywa O-Flame. To jest... No to są jakby nie było mnisi. Oni się chyba nazywają Fire Monk. Może być. Monkę. Nie, czy ci starsi Rango to nie są prowaci? Ci z młotami to są prowaci. Ci w mountaintopsach. Aha. Bo na tym młotku jest skill Prelate's Charge. Jak już mówiłem, czas na Sudoku. Najlepsza lokacja w grze, Holifak. Uwielbiam ją. O tak, doskonale. Nie istnieje lepsza lokacja w grze niż ta, do której właśnie idę. O Jezus Maria. Carrion Study Hell. Nie, bo tak przed chwilą sobie przeglądałem po prostu internet i tak patrzę, tak gdzie ty idziesz i... O nie. A jako, że na niej nie byłem, to idziemy do normalnej wersji. Niestety. Tu. A mi ani jedna integracja nie jest jakieś pytanie przyjemne, nie oszukujmy się. Druga jest lepsza, bo możesz jak szli zabić gówno rzucające spelami. Tutaj tak możesz. Nie? Zajebisz się. Nie permanentnie, ale możesz. XDD. Znaczy nie permanentnie, w sensie, że no potem w tej odwrotnej wersji będzie, tak? A tam, no tak. X and I can't stress this enough. DD. Aż to coś było? Chyba nic, doskonale. Najgorszą częścią tego jest chyba to, że tak wchodzisz tutaj, bijesz tego swojego syna. Potem dostajesz absolutne, niegrywalne gówno. Literally unplayable. Tak. Yeah. O, byłem pewien, że tam i taki. Jak to się nazywa? Miałem na niepełnym ekranie? Jeśli chodzi ci o to... Preceptor Miriam. Kreaturę. Okay. La kreatura. Kreatura. Preceptor Miriam. No dobrze. Aha. No w sumie ma Preceptor Set, więc... Ma Set Seluvisa? No to tak jest też Preceptorem, więc... No. Miałoby to sens. Ma set skurwysyna, tak zwany. Jak się tłumaczy Preceptor? A nie wiem. A nie wiem. Dobrze, doskonale. O, jak możesz nie wiedzieć, jesteś tłumaczem. Nauczyciel, wychowawca, mentor. Okej. Okay. Miałem takie przyjście, że to jest takie typowo wolne określenie. Jestem ciekaw, jak to zostało przetłumaczone w polskiej lokalizacji. Nie jestem pewien, czy chcę sprawdzać specjalnie polską wersję, żeby tym skurwysynem się bić. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że pójdę sprawdzić, ale przecież ja ujebałem to gówno u siebie. Odwróć wieżę. Myst. A, że z powrotem na normalną. Tak. Former Gambotlayer Slayer is set to do Enigma Galaxy in the Arabian League. Bardzo... Chciałem wspomnieć o tej drużynie wcześniej, ale bałem się powiedzieć na głos nazwę tej drużyny. Bo to jest... Jeżeli wymówisz to za szybko, to jest dosłownie proszenie się o bycie skancelowanym. Nie pisze się na to. Ja musiałem podkreślić też to drugą część, bo to jest jednocześnie ta pierwsza i jednocześnie Ligma Mim. Tak. Słyszałem, że jakaś galaktyka. I na tym poprzestańmy, I guess? Tak, tam stamtąd przyleciał Steve Jobs. Czy Miriam już zniknęła? Nie pamiętam nigdy. Miriam to raczej kobiece imię? You never know these days. Pomyślałbyś? Jeżeli Bloodstain z jakąkolwiek wskazówką?
Sejmie, na klepa sobie do obu płci. Co ty powiedział? Nie zrozumiałem kurwa ani słowa z tego, co powiedziałeś. Imiona, które pasują do obu płci. Tak. Okay. Mam wrażenie, że doznałeś jakiejś real life zwiechy po prostu. Mam wrażenie, że Discord mnie ściął i po prostu chciał nadrobić, przyspieszając twoją wypowiedź. Kurwa, literalnie yapping w 60 słów na sekundę. W 60 klatkach. Okej, okay, tego jeszcze nie widziałem, żeby Miriam tak się tepnął i to do mnie. Yep. No, nie będę narzekał. Czy założyłeś jego render? Może? Dosłowne tłumaczenie wyrażeń jest kurwa tak głupie. Jest. A tym gender płeć. To się też pytają. Wiem, ale nie chciałem wymówić w pełni tego zdania po polsku, bo bałem się, że ktoś się załapie. I będę skonsolowany. O mój Boże, znaczy wytrzymałeś. Jest wiele różnych rzeczy, za które możesz zostać skonsolowany, więc czemu masz sobie folgować? To prawda. Jest tylko jedna, która jest na taśmie. Jest dużo rzeczy, które... O Boże, szedł. Rad. Jest tylko jedna, która jest na taśmie. To na pewno. A? Gdzie jest preceptor Tobias? Eszczur? Aha. Preceptor Tobias. To bierz kuźnia. No nie. Czemu te szczury nie wpadają? Okej. Okay. Bro is floating. Trochę tak. Czy ja muszę z drugiej strony to być, nie z tej? Latając jeszcze raz moje największe słabość. Popiel moment. Popiel mogiel. POV mieszkasz w Kruszwicy. Nie wiem czemu, ale zawsze się boję chodzić po tego typu miejscach. Chyba nawet widzę dlaczego. Tak, Kruszwica całkiem przerażające miasto. Brzmi spooky. Byłem tam kiedyś na wycieczce, okay. To było, nie wiem czy nie, chyba 1-3 podstawówki. Był taki tour de Pologne, kurwa, Gniezno, Kruszwica, Biskupin. Nice. Ja mam... Moja chrzestna mieszka tak, że się jedzie przez Kruszwicę, jak się jedzie ode mnie. I'm so sorry. Więc zawsze, jak tam jeździłem, to zawsze mijałem właśnie to jeziorko, nad którym jest wieża. Mm. Jak się nazywa to jeziorko? Gopło? Gopło, no. Gopło. Dobra, chyba tutaj już wszystko zgadnąłem, co mogłem. Pod wrażeniem samego siebie, że pamiętam takie rzeczy? Pamiętałeś personalia jeziorka. Doskonale. Niezaprzeczalnie. Żeby nie było, I'm not taking the piece, I am honestly impressed. Bo nie chcę być źle zrozumiany. Specialty area tak zwany. Tak. Piany szyn wymieniający personalia każdego losowego gracza ligi, którego mu podacie o 4 w nocy. Jany. W sumie racja. Wciskam X. Tak, wiem. Mam wrażenie, że było między nami całe 0 pijanych osób wtedy. Mi się podobało, że Psewik mnie... myśli, że mnie zagnie kurwa Koreańcami, rzuca mi jakiegoś fotona, człowieka i tak dalej. Nope. Znaczy, ja nawet nie pamiętam, czy ja myślałem, że się zagnie. Po prostu to było takie. Znaczy, ja nawet nie myślałem. Ja jestem kurwa imion o takie rzeczy. Shiny z imion. Yep. Aczkolwiek chyba jest ktoś, kto go. Czy jest ktoś obecnie w lidze, kogo personaliów nie znał? Johna chyba nie znowu. On ma Yun Sejong? Nie, on nie ma Sejong na pewno. Sejong? Nieważne, on ma Yun Sejong. Ja pierdolę. No dobrze. Okej. Z K-Corpu znam wszystkich raczej. Tak, z K-Corpu znam wszystkich. Potężny golem. Z G2 bankowa znam wszystkich.
z Fnatic najwyraźniej też znam wszystkich. Peacha nie znam, ale kogo on obchodzi. O. Jak możesz tak hejtić? Znaczy już go deportują, więc no. To brzmi tylko gorzej. Za Ulisa bym z głowy nie powiedział. Wiem jak on na imię jest, nazwiska bym nie podał z głowy. Absolutnie igralne, koleś nie jesteś w stanie podać? Ta, widać jak ważny gracz to jest. To był chyba jeden z takich graczy, których hype'owałeś, więc... Tak, ale trafił do Rogue, więc przestałem go hype'ować. Fair enough. I gdzie? Całe SK na pewno, całe BDS, niebo Ice. Czwórnie koreańską czwórkę spokojnie, całe Heretics bankowo. Całe Vitality też. Głupie pytanie, idzie, ale daje to fin. Bije do oko, to jest to, co bije do oko ciebie? Właśnie nie jestem pewien, a mogę mieć problem ze sprawdzeniem tego? No nie. Bo jest jedno, co bije dookoła ciebie i jest jedno, co bije zasięgowo. Moim problemem jest to, że... Ale to jest czara, nie inkantacja. Czyli to jest to, co bije dookoła ciebie. I przy okazji okay. Mi zadaje obrażenia? Fajnie, tak. fajnie wygląda, jest pewnie w chuj niepraktyczne. Tak. I bije tyle co nic. Wymaga faith. Rzucasz to... katalizatorem do magii, to wszystko. Złota zasada, jeżeli wygląda dobrze, to jest pewnie niepraktyczny w chuj. Skarlet Ionia, jak wtedy? Skarlet Ionia, fuck no. Bloodflame Blade, nie działa na kosę, czas to zmienić. Czy was The All Knowing nie ujebało Ionią? Pewnie mnie. Sevika chyba. Doskonale. Ale to zrzucam na inconsistent agro w koopie. Skillishu? Okay. Bo on równie dobrze mógł zawisnąć tak, że ewidentnie wskazywał na Shinji'ego, a w ostatniej sekundzie po prostu zrobił zwrot i cisnął się w moją stronę. Potwierdzam to, co się im powiedział. Tak. Nie chcę mi się z nimi bawić. Tak. To chyba jest za jako to. Chyba odrobinę. A nie, na część mylowatwo w sobie zeszła. Wymieniłbym z głowy 47 albo 47 graczy z Alicji. Całkiem niegrywalne. A jeśli na bro is unplayable. Zobacz jak na to Mosila na plus 0. Z głowy bym nie wymienił za Ulisa, Alvaro i Ice'a. Reszta spoko. Dużo mrówków. True. Hi-Fi Rush za 40 zł? Na bundlu, no. Tak. Na bundlu. Na Ebebie jest. A, pewnie dlatego, na bundlu też jest. Pewnie dlatego, że na bundlu jest to na Ebebie staniało. Na bundlu no, jeszcze pewnie, masz tego tak. Jaku za Like a Dragon? Bo mam tak. Już. Ja się bardzo mocno zastanawiam, czy ja nie chcę sobie cepnąć tego bundla. Nie lekceważ mojego backlogu. I chyba to zrobię, bo ja chcę Hi-Fi Rusha. Póki jeszcze nie został usunięty za licencjonowaną muzykę? Tak. XDD. No chyba wezmę, bo 41 zł to nie majątek. Ja nie wiem, tak się boję, że Hi-Fi Rush to będzie jedna z tych typowych gier nie dla mnie. Sevik chce kupić, więc sobie wypróbujesz. I guess. Albo skończę tak jak z Eudenem, że przychodzę od Macina tylko. Jak z Sekiro. Tego nie przejdę. Ja już przejutnę, żeby nie było. Podejrzewam. Jestem ciekaw, czy zainstalujesz je dziś po streamie, czy jutro. Nie, 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 nie. Aż tak to nie. Nie no mówię, ja po prostu skina nie czuję. Czasami chcę coś przypomnieć, ale to wiesz... O. To był grafiki, pół. Ale to tak samo ja sobie czasami muszę przypomnieć, dlaczego nie na VX7. Doskonale. Kurwa, pan już jest choice. Ja bym sobie... To jest chyba ten, co musisz kupić członkostwo na miesiąc. Okej, okay, w ten sposób. Ja bym sobie pograł w Sekiro, ale ja bym zawsze pograł w Sekiro, więc się nie liczę. True. Ja nie mogę tego samego powiedzieć niestety. Niestety, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest waga, ale kompletnie mi nie leży. Bywa no, tak. Przez ten cały czas telefon mi się nie udawał. No jest. Trzeba kupić nowy kabel. Jest trochę void ten, co mam. Ja ostatnio
Nie byłem pewien, czy mi mój kabel od telefonu ładuje, więc zacząłem ładować telefon kablem od switcha. Działa, działa. Dobrze, biorę EBBA kluczyk. A nie ma na bundle nic więcej, co byś chciał? Nie. Wydawało się, że tam coś jeszcze było oprócz Jakuzy i tego Hi-Fi Rush? Humble bumble, zaraz zobaczę. Wiesz, nie, ja nigdy nie korzystałem z Humble Bumble. Na Humble też jest sporo ofert takich samych z siebie, że nie musisz się bawić w te... w żadne jakieś tam... paczki, nie paczki. Steel Rising jest. Z Humble Studios. No, Steel Rising jest. Jest Hellblade za 3€ XDD. No zamierzam ograć i myślę, że zanim FF7 to sobie zagram szybko w Hellblade, bo to krótka gra. Już niedługo pewnie studio, które to zrobiło, zostanie rozjebane. Nie, najpierw musi dwójkę wypłacić, czyli w ciągu najbliższych parę dni chyba? Te... Less than 2 weeks, teraz na Twitterze przeczytałem. Bo to jakoś kojarzy, że w tym miesiącu wychodzi to na pewno. Z bardzo bogatym marketingiem oczywiście. Tak samo jak Neo 12 na pecety. O tak. To zostało dosłownie z Shadow dropowane chyba z tydzień przed Personą 5. Square nienawidzi swojego fanbase'u. Mal nie set 11? Ale chyba nie chce mi się, że jest to całą jebaną holdą, tak wam powiem. Nie, to nie jest warte zachodu, absolutnie. Znaczy chyba dużo tego, pewnie dużo run z tego dostało. O tak, patrz ile run. Ale runy. Jestem pod wrażeniem, że ten roll nie przebił ci bombelka. Bombel. Jeden mi daje 117. No to chujnia, drogi kolego. Yep, absolutnie. Absolutnie nie planuję ich tykać. Muszę klopać kluczek. Z tym może mi pokazać okienko na klucz? Nie, dziękuję. W ogóle pierwszy raz tutaj byłem, to nie wiedziałem, że tutaj jest to przejście, kiedy właśnie idę. Add to not beaten, add to not perfected. I bardzo intensywnie skakiwałem bokiem po skałkach. Zamiast tędy. O kurwa, co poeta miał na myśli? W jakim sensie? Z tym, co mówisz. No, bo tam po lewej stronie po skałkach można skoczyć. No wiem. I zastanawiam się, czemu robiłeś to jakkolwiek inaczej. W sensie inaczej niż takich teraz? Niż po skałkach. A, no bo tutaj jest normalnie przejście z boku. I nie musisz robić jakichś dziwnych skoków. No zajebiście. Oczywiście robiłem to w swoim pierwszym przejściu też po skałkach. Domyślam się. Podobają mi się takie gry. Main story 11,5 godziny, completion jest 62. Jak która to? Nice. Hi-Fi Rush. Dobra. Berbe. Okej. Dobra, zobacz. A ty nie zejdziesz? No dobrze. Znaczy on mnie dziabnie teraz po prostu. Jeden hit proszę. Dziękuję. Ej. Moje pierwsze podejście w ogóle to chyba było tym... magiem i wydaje mi się, że magiem mogłem zabić tego robala bez wchodzenia tutaj na górę. Więc w ogóle dużej ilości seda. A tutaj na górze jest świetna broń dla magów, tylko no na górze, hehe. Więc do zobaczenia jak będziemy już po zadanie. Bo tutaj normalnie nie ma przejścia, dopóki nie trafisz kostą, no rani. Niestety. W ogóle bardzo mi się podoba, jak widać taką ewolucję tych Astel-like'ów. Mm-hmm. In regards to ich wcześniejsze stadium, czyli te full-grown Falling Star Beasty, bo Falling Star Beasty mają te szczypce i mają oko. I te Astel-like'i też mają oko i te szczypce. To jest... Okay. Mam wrażenie, że to są te same elementy, nie? Ale do tego dochodzi jeszcze web. No i to są stworzenia, które są bardzo into magia grawitacyjna, także
Wszystko pasuje. Wszystko pasuje, jedynie tym nie pasuje to samo istnienie Astela. True. Bo Astel kurwa jest kropka. Okej, to teraz chyba tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jest boss, którego już jeszcze nigdy wcześniej nie biliśmy na tych streamach. A już na pewno nie na poprzednim streamie. Jezu, kto tu jest? Dragon King Soldier w Noxtella? Nie. Tak. Tak, okej. Nie może być. Yep. Moje ulubione. Nie, to na pewno nie jest to. Okej, wpisz to. A ostatnio był w tym w Siofrze pewnie bity Dragon King? Tak. Znaczy, za pierwszym razem jak byłem w Siofrze, to stwierdziłem, że ja to pierdzielę, bo mu nic nie zdawałem. Jak już miałem kosę, to rzeczywiście się dało. No. Au. Dużo mnóstków. Właśnie wyobraźnia sobie to było, jakby te mrówki nie datowały jeszcze dodatkowo. Tak bym nie trafił chyba. Czy tu w ogóle nie mamy widoku na najlepszą lokację w grze? Dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Dajkowrot? Tak. Być może? Tak mi się chyba wydaje. Chyba tak. Tak mi się wydaje. A, widać, że się zbliżamy. Dobra, to może nie umrę dzisiaj drugi raz od The Blighta i będę bardzo szczęśliwy. Nie, jo. Boba. Mydło. Kurwa. Największy wróg gaczy smaszy. Największy wróg graczy. A nie aż tak. Czy to nie było tak, że jakaś to był turniej Yu-Gi-Oh? Czy to były MTG? Znaczy, czy to były smasze? Znaczy ja kojarzę, że na turnieju smaszy było bardzo intensywnie hejcone za zapachy, które tam były. Bo była chyba jakaś babka, która powiedziała, że ona musiała ten wycofać się z turnieju przez zapachy miejscowe i to chyba była jakaś karcianka. To możliwe, bo tego akurat nie kojarzę. That's a fucking yikes from me. Mm. Że chyba właśnie, nie wiem, najpierw ona była wciąż, o coś tam, że female representation, że o, pewnie miałaś w kukropte. No nie o to chodzi, po prostu tam jebało. Doskonale. Wspaniale. W jednej robocie, w której byłem, miałem tak, że ktoś przyjeżdżał sobie grzecznik kulturalnie rowerkiem do roboty i to też było czuć, że przyjeżdżą. Yikes. Dlatego ja sobie tak zawsze myślę, że nawet jeżeli bym chciał sobie iść do roboty rowerem, to ciężko bym miał, bo nie chciałbym potem siedzieć tak w robocie. Tak. Nie chciałbym potem siedzieć. Haha. Potem to nie chciałbym jebać. Kurwa, Łoddu. Miałem dzisiaj ochotę zacząć Crosscode, ale tak nie chciałem dzielić uwagi na... Shin pewnie powie, żebyś wypierdał ze streama i poszedł grać w Crosscode, bo żebym ja skończył streama. Nieprawda. Byłeś blisko, przyznaj się. Czemu tak mówicie? Weekendik to będzie reload binging pewnie? No jednak będziesz... W weekend jesteś w stanie zrobić mega dużo reloada. Mhm. Już tak sądzę. Znaczy, że już mam te orgy, więc gra będzie przychodzić się sama. Jo. Trochę tak. Powiem tak, znajdźcie szyby, który da to już w ogóle zobaczyć, co to jest gra, która przychodzi się sama. No, ta jego... Mitras on ma? Mitras Siegfried? Mitras Siegfried. Ten Mitra, który siedzi na kulce. Mitras, nie Mitra. Tak. Jest Mitra i jest Mithras. W zasadzie to przez F. Co gorsze, jestem nie aż pewien, że w tej dżerni ten Mita na kulce nazywał się Mita. Prawdopodobnie. Tak, co byś nie miał zbyt... oczywistych odpowiedzi. Tam też chyba nie było Mitry. To była jego ewolucja. What do you mean? No on przecież w FC ewoluował. Tak samo jak wszyscy pozostali. Pojebem. Nie pamiętam.
To znaczy, że musi przejść jeszcze raz w Saint-Germain? Najlepiej redukta. Lecę. Nie chcę nigdy więcej wracać do Reduxa, do Strange Journey zresztą też nie, mimo tego, że to fajna gra. Ale hejter pali, tak? Witamy z powrotem. Mam wrażenie, że jestem taki, to są doświadczenia na raz. Przynajmniej dla mnie. A czy jak to było na redakcji? Wiesz co, przez to, że są różne endingi, to nie powiedziałbym, że na jeden, chyba że robisz wszystkie endingi przy jednym przejściu, ale wtedy to... Ja mam na pewno Nocturne co najmniej dwukrotnie przejśniętego. Ja mam więcej, ale ten, ale... No, no dlatego mówię co najmniej dwukrotnie, bo pewnie znajdzie się tego trochę więcej. Ja mam ze dwa razy emulowanego i na wszystkie endingi zrobiłem tego. Zrobiłem... Steamowego? Mhm. Przez na zrobienie sesji do jutra. Ostatnio wspominałeś, że do wczoraj, więc i tak są łaskawi. Rysować możesz słuchając podcast streama. Podcast stream. Ale jest to trochę podcast stream? Jest to trochę podcast stream, jak prawie każdy doradztwowy stream. Yep. Great Ghost, Great Ghost Glowworld. Jak ja się cieszę, że użyłam samonów. Yep. Dobra, jeżeli chodzi o Ainsel, to chyba na razie tyle, co mogę zrobić. Nie wydaje mi się, żeby coś więcej było. Zwykle stream okazuje się zbyt ciekawy. A, shit. Idzie nam za dobrze, chłopaki. Suffering from success. Tak, tak. A mi nie będę rzekał, że ludzie nas komplementują, absolutnie. To co, Liga Leg... Proliga. Kategoria Proliga. Otóż nie. Wychodzę. Bro left his own stream. Przed wychodzę mam na myśli, wychodzę ciebie z konfy. To jest bardzo śmieszne, bo to nawet nie się to ja mam, to ja mam berło, chłopcze kolego. Wiem, i to jest najgorsze. Chyba na obu mam berło, na tej konfie, a nie serwerze też chyba ja mam berło. Berło w sensie władzy. Tak, że jestem założycielem. To jest... Nie pan, mówię ci. Pan prezes doradztwa finansowego. Mówię ci, w zależności od tego, ile będę miał pytań na następny quiz, proligi będzie odpowiednio mało. No, dostanie. Musisz mi deznać, ile to wymyślę, to jest samo schrono. Mówiłem, jak będzie 50, to max 5 proligi sobie daję. Taki max... test. Nie, teraz nie wrzucałem sobie żadnego. Jezu, jak smolny można być. Ten człowiek dosłownie wygrał, by the way. Tak, bo zmieniałeś zasady, żebym wygrał. Nie zmieniałem zasad, żebyś wygrał, tylko przywołaliście mnie do porządku z punktowaniem jednego pytania. Nie zmieniałem zasad w twoim quizie Asterixie. Dwóch pytań, bo z jednego zrezygnowałeś. No tak, ale to jakby obaj nie mieliście kurwa szans w tym pytaniu, więc... Sevich miałby za to pytanie jakieś 5 punktów. Ty gdybyś spróbował, to też byś miał, nie. Ale hejciłeś. Nie, to nie jest tak, że ja nie próbowałem. Kompletnie. Również Shinji na drugim zdjęciu. Pierdolę, nie robię. Bo widziałem, kto tam jest i nie wiedziałbym po prostu. Dobra, pies. Pies. Tak. Bałba. One padły, to sobie upadę. Tak. Doskonale. Szkoda, że nie było słychać na streamie, bo pewnie nie było bardzo słychać. Bardzo kurwa śmieszne. To nie jest, to jest pies. To jest pies właśnie. Ale tak, ma po piesku. To jest pies, to jest pies papież. Tak. Tak, i jest to pies z papieską tiadą. Jak to w którym kurwa miejscu ma cztery łapy? No właśnie. Nie widzisz. Czego nie rozumiesz? No dobrze, pytanie, czy ja coś z tego chcę? No, Black Flame, jest Black Flame Orb jest broken? Nie jest, what the fuck. On nie bije dotki jakiejś chorej? Tak, zadaje jakieś 1% HP może. Jest całkiem decent, though. Znaczy mam wrażenie, że to jest coś, co zawsze warto jest tam na podorędziu mieć. Ta, Black Flame jest całkiem przydatny.
To nie jest DS3, gdzie Black Flame jest po prostu czarnym rodzajem ognia, tylko actually robi coś innego. Nie mogę się nie zgodzić. Fire Diversity. To jest to słynne Build Diversity, wszędzie, o którym mówimy. Okiem, gdzie okiem sięgnąć czerwone. O Jezus. As far as the eye can see. Najgorsze jest to, że to może być równie dobrze twierdzenie rasistowskie, ale nie miałem tego na myśli w tym kontekście. Przepraszam, Twitch administracja. A, może być. Ale tylko może, tak? Tak, nie musi. Tak, oczywiście. XDD. Dobra. Zobaczycie najpotężniejszego Lightning Speeda przy okazji? Tak. Tylko nie znajdę jakieś sensowne miejsce, żeby go użyć. To jest bardzo fajna inkantacja. Mam wrażenie, że to jest z jednej strony fajna inkantacja, z drugiej strony oczekujesz czegoś więcej. Jak z większością ofensywnych inkantacji też to w tej grze. Trochę na pewno. Że jak jest ma... cool as fuck, to przede wszystkim. Tak, Counterpoint wygląda fajnie. To jest właśnie problem z magią, że to kurwa wszystko wygląda fajnie. No. Słucham cię. Infot właśnie jest kolejnego opóźniony o miesiąc. Myślałem, że będzie jakiś... Co wam się stało od dwóch dni? Czemu wszyscy członkowie serwera stracili po jakieś 30 IQ per osoba? Why not? Why the fuck not? O chuj chodzi. Chciałem powiedzieć, że może już się spodziewałem DGS2 harassmentu. Właśnie dlatego ja powiedziałem, że Imek znowu grał miesiąc. Ale właśnie, ale wtedy musiałbym kupić sobie kalendarzek już na przyszły rok. Dlaczego osoba Dim sprawia, że kolektywna IQ spada o 60? Nie, bo... Stupid fun. Dobra gadka. Bo jest, widzisz, taki deal... Taki Dim? Z Dim... Jest taki deal, że jak każde nagabnięcie mnie do tego, żebym grał w DS2, wydłuża mój czas z powrotu o miesiąc. To? W DGS2 miałeś na myśli? A co ja powiedziałem? W DS2. I mean, ja też chciałbym opóźnić swoje przejście do DS2, nie powiem, że nie. Tak, o DGS2 mi chodziło. Ja cię nie namawiam, ja po prostu cię bulę, jak tego nie robisz. Nie wiem, czy to pomaga. No, ja rozumiem, po prostu to jest, wiesz, pięknym za nadobne. Człowiek sobie odmawia dosłownie najlepszej gry w serii. Ale se w Sekiro pogrom. Znaczy, wydaje mi się, że coś, bo chyba się zgodzę. Nie ma złej sprawy. Znaczy, taki złej, aktywnie złej to pewnie nie. Najgorsza sprawa tam jest średnia. Dwie pierwsze nie są jakieś super. Ja bardzo lubię pierwszą. Pierwsza jest fajna, true. Znaczy mówię, nie są super, to na pewno. No nie, ale... nie, super nie są, to prawda. Czy to się dało skoczyć? Absolutny status blue balls. Dwa jest mid całkiem. Moje zdanie jest takie, jeżeli nie lubiłeś 1.4, to nie polubisz 2.2. Mid jest ciekawsze niż 1.4 moim zdaniem. Oj! Tak. Oj. Przynajmniej, wiesz co, uratowałeś się przynajmniej od zjebania się. Zastanawiam się. Wiesz, tak to wyglądało, ale tam chyba masz i tak podłogę. Zastanawiam się, czy chcę próbować w ogóle. Beautiful. Trochę w te strony. Nice cock, Luna. Nice cock! Dobra, chuj mi w dupę. Zrobię to inaczej. No tak. Chuj mi w dupę. Benis. Dobra gadka. Denis.
Miałem robić coś fajnego, ale zapomniałem już wszystko. Wiesz, miałeś miłość grać w DGS-a 2. O, cyk, 2025 tis. Doskonale. Mówię, że idziesz grać w Sekiro. Tak! Mówisz, że pograłbyś w Sekiro? Nie no, mam na piśmie, że Sevik powiedział, że po reloadzie jest DGS 2. True, to jest, taki jest plan. Na szczęście reload to gra na 150 godzin, więc... Na. Ja w 60 skończyłem 100% z tej gry. A ja nie będę robił setki z reloada przede wszystkim. Znaczy setka z reloada... Setka z reloada jest banalna. Setka z reloada robi się praktycznie sama, jeżeli chcecie ripera bić. A kotek na kolankach, koń sam się wali. Czy jak to tam było? What do you mean, Beda? No to było jakieś takie sformułowanie, jakieś takie to, kurwa długie sformułowanie, że... Ja w twoje fetysze nie wnikam. Że to totalna chillera, kotek na kolankach i jakoś tak... Polska wersja Netflix and chill. Jakoś tak, tak coś takiego było, ale nie siedzę w polskim internecie, więc bardzo szczątkowo to znam. Netflix and chill dla 35-letnich kobiet samotnych? Tak, to jest najbardziej stereotypowe określenie takiej typowej starej baby z kotami. Dzisiaj... 35 lat starej baby, tak, okej. Okay. Tak, ja też jestem... Okej. Okay. Ja też jestem... Jeśli chciałem powiedzieć, what does bro mean by this? Czuję się staro dzisiaj, a odchodzi? Ty chyba nie strąciłeś tego mazonału? On... A to nie jest tak, że ono właśnie się wypierdala na pupiry i swój? Nie straciłem. Okej, okay, bo nie mam dźwięku włączonego. Okay. Właśnie chciałem powiedzieć, że jest efekt dźwiękowy i ja słyszałem, że ono już się wali. Okej. 35 lat stara baby. Tak. Przyjęło się generalnie, że jeżeli ktoś w tym wieku nie jest za mężny, żonaty i tak dalej, to... Zawsze można to odjąć. Ekat will do zawsze. Uważam, że... Ekat is fine too? To nie uważam tak. Nie uważasz, że kot może być? Nie. Słusznie. Nie da się. Prawidłowo. Bardzo zdrowy skill. No, pamiętam, jak u nas w gimnazjum był jakiś taki śmieszny pik ze śmiesznymi żartami. Jednym z nich będzie kot jest mój i będę go pierdolić, czy komu podoba, czy nie? Doskonale. Pik comedy. Yep. Devil May Cry, pik of comedy. Co gorsza jest, że powiem, że jeden z moich znajomych wziął to sobie do serca. What do you... Okej. Ale... Znaczy nie okej, okay, absolutnie nie. Pamiętaj, okay. To nie jest tak, że to można interpretować w jakikolwiek inny sposób. What do you mean? Tak swoją drogą. Zobaczmy, jak potężny jest Black Flame. Ten dot jest śmieszny. Dot zadał dosłownie 50. Całkiem decent. More dots. Wiesz to, co dodaje dużo, bo Avatar jest podatny na ogień. No to okay, wiem, ale biorę to pod uwagę. Dobra, teraz dodał 100. No to już trochę lepiej. Znaczy, no, ja powinienem błąd. Całkiem decent. To powinien duży błąd? Możesz się ogarnąć? Nie, ty masz fake 30? Ponad jakieś 35 chyba teraz. No co to bije rozsądny damage moim zdaniem. I pamiętaj, że mam sila tego. O. Mądre? O. Że masz... Mam skilla gospodarowego. Ale nie ulepszonego, nie? Nie ulepszony, ale wiesz, on... Au. Idę. Kombud. Wiem, że on wzmacnia Black Flame'owe rzeczy. Ale chyba tylko 10%. Ale nawet jeżeli. Jeszcze slamnia. Nie, zejdziemy to. Łatwo. He dead. Nice.
Jedetson. A ta. Padek Cracked Tearów, z których nigdy nie skorzystam. Cracked and Jacked Tear. A dobra, jak już tu jestem na górze, to chyba skoczę do wioski spierdolonego płomienia. Czemu hejcisz? Bo Frenzy to bardzo fajny status efekt. Nie ironicznie, tak uważam. Wiesz co, moim głównym problemem z tym statusem, jak z paroma innymi zresztą, jest to, że nie bardzo masz na czym go używać. To jest PvP status praktyczny? PvP plus boss, który i tak tam się przechodzi, jeżeli nie dasz mu skarbu do Tajoni. O mój Boże, chłopaki, Sven wchodzi do Dignitas jako AD Carry. Czy Dig brzmi jak ekipa, która próbuje coś zrobić w tym speech? Składa, właśnie chciałem powiedzieć, składa jakąś sensowną drużynę. Bo to na Licorice jest Sven. No. Czy w Dignitas... Ja naprawdę chciałem powiedzieć coś głupiego. Że Dov tam gra? Nie, z jakiegoś powodu przekątego chciałem powiedzieć, że Jensen jest w Dignitas, ale to nie ten sezon. Już nie. Chciałem powiedzieć dokładnie to samo. Już nie. Rok wcześniej. Tak. Rok wcześniej. Poziom moich umiejętności personalnych na razie mi pozwala... Actually, C9 wcześniej. No to nie jest tak, że trzeba się z tym jakoś spieszyć? True. Potwierdzam. To jest ten... Powiedziałbym, że już nie jest najmniej odpowiednią osobą do potwierdzenia takich rzeczy, ale chyba nie będę. No, ja nie zalecam spieszenia się generalnie. Ja się bardzo spieszyłem z tą rzeczą w moim życiu zawsze i w sensie spieszyłem się, nie spieszyłem się, że aktywnie szukałem, ale zawsze mnie to znajdowało bardzo szybko i to było to całkiem problematyczne. Do chuja was, słowa krędy, tam się wchodzi. Licorice, XU? Kim ty kurwo jesteś? Exu? Chujowym junglerem. Znaczy nie był chujowy, był actually całkiem Dove, decent. Ale... Będzie Sven i Isles. O mój Boże, Sven, Isles, bot lane. Przecież Sven go rozszarpie po pierwszym lane. Co Andy tam się wchodziło? Nie. Andy? Chyba tędy. Zawsze jakoś po mapie jesteś, powinieneś być w stanie wywnioskować, gdzie jest ten. No właśnie, wydaje mi się, że tam gdzie coś zaznaczyłem i dlatego tam jadę. Gdzie są... gdzie jest ukształtowanie terenu, które pozwala ci wejść tam, gdzie chcesz wejść? Tak, ta mapa jest akurat w miarę czterna pod tym względem. Przynajmniej jeżeli jesteś nad ziemią, bo czasami mam wrażenie, że pod ziemią bywa z tym gorzej. No, pod ziemią też jest dużo takich struktur, które się nakładają na siebie. Dlaczego Twitter poleca mi arty z Honkaja? Przecież ja nawet nie grał w tę grę. Nie mam nic wspólnego z tą grą. Przez twoje adjacency po prostu. I guess. To nie tędy się wchodziło? No to tak. Czy moja baba gra piątą godzinę w Honkaja? Tak. Z tego co kojarzę, to ty nie masz nic przeciwko samym designom. No jak... To jest mój problem, że to są świetne designy postaci zamknięte w gaczach. Nie wiem, ja z definicji nie uznaję, że gacha jest czymś złym, zależnie od tego, co sobą oferuje. Jaka jest skala gaczy w gaczy, że tak powiem? Moja wyjściowa pozycja jest taka, że gacha jest zła. Moja też? Ja... Nie, na przykład jak jest ta persona nowa, tak? To jeżeli ona nie będzie miała jakoś bardzo nachalnych tych elementów gaczy, że będzie można normalnie grać tam... Będzie można w nią normalnie singlowo grać bez płacenia i przechodzić tej fabułę, to nie widzę problemu. Powiem ci tak, mam wrażenie, że w przypadku gacha gier to jest trochę kopium myślenie. W sensie ja potrafię sobie powiedzieć, że prędzej czy później będę miał to postać i nie potrzebuję wydawać na to kasy, tak? Znaczy to jest tak, ale pytanie, czy nie okaże się, że po prostu bez jakiejś postaci gaczowej przechodzenie gry będzie jakieś, nie wiem, 100 razy bardziej upierdliwe niż powinno być. Ja tego nie wykluczam, bo ciężko by było to wykluczyć. True. Mam wrażenie, że jestem tu szybciej niż powinienem być.
Nie, ja bardzo nie lubię takich zagrywek gaczowych, które mają gracza przytrzymać przy grze po prostu. Nie, no oczywiście, to z tym się zgodzę, tak? Jak grałem trochę w ten, grałem trochę w Project Sekaia i się ten zauważyłem, że zaczynam się po prostu wkręcać w te gaczowe mechanizmy i od razu po prostu gra out, bo... A szkoda, bo to jest fajna, rytmiczna gierka. Znaczy nie, mi powiedzmy nie przeszkadzają jakieś takie elementy typu, że nie wiem, chodź codziennie sobie pograj, tak? Tylko bardziej mi przeszkadza, jeżeli oni rzeczywiście oczekują od ciebie kasy. To jest dla mnie dużo większy problem niż cokolwiek innego. Może też kwestia, że ja dużo swojego czasu grałem w MMO różne i takie daily rzeczy są dla mnie bezproblemowe. Normalne. Ja nie wiem, ja nigdy nie byłem MMO gostkiem. Moje czasami jak jest mi zlecane Genshin Daily Gaming, to też nie jest to nieprzyjemne doświadczenie. Ja się całkiem okej. Moje przygody z MMO się skończyły na tym, jak usunąłem konto w MFO 3. My God. Ja nie mam. Tyle dobrych wspomnień. Ostatnio miałem ciągotę wrócić, ale wyjebałem konta, więc no cóż. No to raz, twarze tam... pamiętam, że sprawdzałem ostatnio na którymś streamie i tam muzyki nie ma chyba w ogóle. W Trójce? Wydaje mi się, że w żadnej wersji. Okej, okay, bo w MFO 2 to się domyślam, ale w Trójce? Nie wiem. Albo po prostu nie ma... Nie pamiętam, ale wiem, że byłem bardzo rozczarowany tym, że ten Homes Grasslands nie leci po wyjściu z... że nic nie leci. To w dwójce. A zwłaszcza Homes Grasslands. Dużo dobrych wspomnień właśnie pod tym względem, że potem się okazało, że ej, to oni podpieprzyli tę muzykę z Chrono. To mówisz o MFO 2. Prawdopodobnie. Bo ja grałem bardzo dużo w Trójkę, ja byłem całkiem krak w Trójkę. Nagrałem w Dwójkę dużo, bo dużo osób z podstawówki grało po prostu wtedy w MFO 2. Byłem dosyć znaną osobistością w MFO 3. Jeszcze raz? Byłem dosyć znaną osobistością w MFO 3. Okej. Okay. Ja z takich przeglądarkowych to chyba tylko Wargame grałem dużo swego czasu. Boże, ja grałem w jakiś, nie wiem, Ikariam czy coś w tym stylu, a to nie wiem czy miesiąc przetrwałem w czymś takim, nie mogłem. Najdłuższe w MMO, w które grałem najdłużej, to prawdopodobnie byłaby Tibia. No, ja nie liczę Tibia jako przeglądarkowego, tak? Znaczy tak, tylko mówię ogólnie. Bo za moich czasów to jeszcze nie było przeglądarkowe. Raczej tak, bo chyba nie Imagine za krótko jednak. MFO 3, my goat. Ja najdłużej to na pewno WoWa grałem. WoWa, no ty jesteś WoWowcem. Jak jest dodatek jakiś, to wracam do WoWa zazwyczaj, przynajmniej na jakieś 2-3 miesiące. Aczkolwiek też nie mam żadnej gildii ani nic takiego i trochę ciężko. Chciałbym kiedyś dać drugą szansę FF14, ale no nie wiem, po prostu nie wiem, czy mi się chce. Znaczy, spokojnie, pewnie, po spakowaniu jakbym... 550 godzin odkryjesz całą fabułę, jaką ta gra ma do zaoferowania. Na pewno jest świetna i jest warta tych 550 godzin. Znaczy ja widziałem, wiesz co, FF14 to jest gra, z której dobrze mi się streamy oglądało. I widziałem kogoś, kto gra właśnie w dodatek w jakiejś późniejszej części i tam widziałem, że jest fabuła, która może faktycznie być... No ja o tym mówię, że fabuła jest dopierdolona podobno, tylko że... Gra wymaga 550 godzin, żeby się poznał, więc pierdolcie się. No właśnie chciałem powiedzieć, że z tego co kojarzę, to tam fabuła rzeczywiście jest świetna, ale zaczyna się bodaj od drugiego dodatku. Tak. Że to było pierwsze Stoneblood? Chyba ja. A ja chciałbym też pograć w tenirowe raidy. Albo Heavensward. Czy tam instancje, czy tam dungeony, czy tam co tam kurwa jest. Nie dobre. A, nie. Bo tam jest nierowy content, bo był crossover, to są dwa ten... Dwa eventy były nierowe. Ale nie. Ja mimo tego nie. Dlatego też chciałem, ale no ja nie mogę, to nie jest gameplay dla mnie po prostu. Nie, no oczywiście tak, no ja kojarzę, że ty właśnie miałeś problem z tym, że nie, że ci gameplay MMO bardziej tak, gameplay, a to co jakby no po prostu fabuła praktycznie nie istnieje przez ten robisz dosłownie kurwa najbardziej
typowe zadanie, generic jakie możesz zrobić z MMO. Tak, tak. Jedyne to tam powiedzmy, możesz powiedzieć, że jest nie generic, to kontekst, ale to też tak trochę nadużycie imo. No kont... Muzyka przynajmniej była spoko. Jakby pamiętam, że byłem w jakimś takim pustynnym mieście i ten pustynny overworld miał ładny motywik. Nie, mam wrażenie, że jakiego MMO bym nie wziął, to ma SDB muzykę. Nie liczę TV. Fabuła i muzyka 14 podobno są zajebiste, ale no MMO jest dla mnie nie do przejścia. No, to jest prawda. No i, jakby... no i też jest ten problem, że tak jak mówię, że chciałbyś te, że chciałbyś na przykład raidy robić, tak? Good luck, Bozo. Musiałbyś mieć ekipę do robienia raidów. To nie jest content, który się w jakikolwiek sposób robi solo i zazwyczaj nie jest to content, który się robi z randomami. Mam za dużo doświadczenia z WoWa i wiem, jak wygląda robienie raidów z randomami typowymi. Spoiler, robi się je... Powiem tak, jeżeli wiesz, co robić, to encounter się robi, jak w sumie cały raid możesz zrobić spokojnie w pół godziny do godziny. Mi przeciętnie zrobienie raidu zajmowało 5-6 dni. Nice. Jesus. Bo to jest tak, zrobisz jednego bossa, na drugim bossie się wbiedolisz 3 razy, więc twój tank wyjdziesz, a szukać pół godziny nowego tanka. A jak już znalazłeś nowego tanka, to od nowa musisz uczyć się statów wszystkich. Jesteś tankiem? Drugiego bossa jakoś pobijesz, 5 osób wyjdzie, bo ma to, co chciało już dalej nie musi robić. I taka ta zbawacz, to był... O mój Boże! Cemetery Shade. Twój ulubieniec. O, zdrowy dostaję, kurwa, luja ogłuszacza za... O, zajebiście. O, wytrącił się z tego, no i... Nienawidzę tego bota. Okej, tam nie ma. Ja nazywam wszystko botami, co ma własne pacjenta. Wiem. A? Aczkolwiek sama ta gra potrafi być bardzo niekonsekwentna. Znaczy niekonsekwentna. W tym znaczeniu, że... Znaczy, później po prostu masz jakieś R3 awatary i tak dalej, Putrid awatary, Trispirity, które nie mają swoich pasków zdrowia na dole. No to klasyczny FromSoft moment, że wszystko co było... Wszystko co było no tak, właśnie normalnym przeciwnikiem. Boże, kurwa. Znaczy nie, ja byłem na hita, bo oblit. No wiem. Stąd takie, o Boże, o kurwa. To ja pierdolę, o kurwa, o matko, o Boże. Okay. Możesz? Dziękuję. Nice. I w tej lokacji to chyba wszystko, jeżeli... Tak, bo asasyna też pobiłeś, więc... The fruit. Możesz iść nakarmić tego. Guranka? Oj, tak. Kuchank. Ja teraz jak przychodziłem, to karmiłem Guranka. I myślałem, że musisz mu oddać więcej defrutów, żeby go zagrować. 4 chyba. Więc on się zagrował wcześniej, ja byłem jak taki, wiesz, to jest, czyli nagle, kurwa, trzy albo cztery. Chłop mnie zaczął napierdalać. A ja wtedy... Wtedy się zasadzałem na to, żeby podejść do tego Black Blade Kindreda. Więc bardzo mnie zaskoczył tym kolega. Bardzo przyjaźnie się potraktował. Tak. A więc mówicie, że według mapy mogę zobaczyć, jak mogę tutaj wejść? Lules. Trochę tak. Actually, tak. Actually. Właśnie o to chodzi, że stąd się nie da tutaj przejść, to jest mój problem. Wydaje mi się, że masz tutaj, jest miejsce, w którym możesz wejść wyżej. Tam, jak miałeś wyżej kursor. Tutaj? Trochę w lewym górnym rogu? Tędy? Nie. Jesteś u celu, prowadził cię Krzysztof Hołowczy, zrać się dalej. To ty nie chciałeś ten LPL merch. To ty nie chciałeś mnie prowadzić dalej, więc zrezygnowałem. No bo wahasz kurwa tym kursorem tam, gdzie ci nie pokazuje. Ale ty mi nie pokazujesz, ja nie widzę, gdzie ty mi pokazujesz. Bro. Bo nie mam jak ci pokazywać myszko, ja ci słownie próbowałem pokazać, no, ale ty nie w to miejsce jechałeś. No to specjalnie zatrzymałem kursor, bro. No i zatrzymałeś go w złym miejscu, bro. No to trzeba było i mówić wtedy, jak zatrzymałem, gdzie mam kierować. Bro. Bro. O tak, okej, bro, mój ulubiony zespół. O
kurwa, Dumbel. O Boże, o kurwa. Tędy się... Kurwa, Kub... Nie, skakiwał. Kubuś Puchatek wyzwolony z... ten... Kubuś Puchatek w public domain gdzieś... W domenie Puchatek. Kubuś Puchatek natychmiast po wejściu do domeny publicznej. Co mi się wydaje? Nie, no ja znowu wrócę do katakumb stąd. Tak. A tutaj nie skoczę, więc pamiętam. Swoją drogą żegnajcie przyjaciele, bo powiedziałem sformułowanie Kubuś Puchatek mając otwarty sklep z LPL. Oj, 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 twój ten social credits lecą. Tak, social credits spadły. O 7, bardzo intensywne. Kubuś, 7 ma te koszulki JDG są dopierdolone. Ejsewik, słuchaj, nie ruszam mapą. Ruszyłeś mapą przed chwilą! Oddaliłem ją, tylko nie ruszyłem. To jest za daleko. Cześć Marcin. Dobrze, przybliż cześć trochę. Marcin. No. Dobra. Okej, gdzie to... Bo chcemy stąd przejść, tak? Z tego miejsca, w którym jesteś teraz. Albo stąd, chcemy... albo od kościółka, ale to niewielka różnica. I chcesz przejść gdzie? Do tego główienka. A najlepiej do tego, ale to jest to samo. Oznacza to sobie, że tutaj. Bo to bo tutaj jest bike. Wiesz co? Ja nie? Poczekaj, przejdź tam na górę. Przejdź tam na górę na chwilę. Przejdź tam na górę. Okej. Okay. Jak masz tą porcję po lewej. Jeszcze trochę po lewej. Tą? Jeszcze po lewej. Tą? Tą. Myślę, że stąd się idzie? W sensie, bo masz, zobacz, masz ten taki fragment masz... wyżej położony, ten. I zobacz, idziesz sobie dookoła. Tędy? I to wygląda na miejsce, w którym to możesz... To wygląda, jakbyś tak. Mógł przejść. No? Wiesz, co jest najgorsze? Ja nigdy nie pamiętam, żebym tam tak szedł, ale mogę spróbować. Możesz spróbować, Imo. Bo to wygląda jak miejsce, w którym możesz tam wejść. To prawda. To muszę się tam do. Widzisz, bo mapa kurwa czytelna w chuj, o co ci chodzi. Jest. Nie jest to poziom ZX-a pierwszego. Czemu hejcisz za 5? Czemu hejcisz? Ale to nie było 5. Bro był po prostu locked in. Chłopaki, dlaczego te koszulki są fajne? Czemu hejcisz tak słabo? Tak słabo! Pojebiem. Mapa w Zetixie zasługuje na hejt, nie w mojej śmierci. Jesteście kurwa okropni. Wydaje mi się, że jest nie to, gdzie chciałem być. Yo, fucking rat. Dla pocieszenia, ja nie hejcę ZX-a pierwszego. Ja hejcę głównie mapę w ZX-ie pierwszym. Wow. Dobra, impresive. Daję sobie ostatnią próbę na zabijanie tego po swojemu. Okej. I Siwaki są playing cool, taki już doskonale. Nice. Chciałem sobie coś włączyć. Siwak ma już dość mojego olewania jego dobrych rad. Od godziny myślę nad tym, co by to sobie włączyć. O Jezu, ja ostatnio też miałem jeden taki dzień, że po prostu siedzę i nie mogę się na nic zdecydować. No ostatnio jak miałem takie, że jeszcze niczego nie zaczynam, bo miałem przecież ten wyjazd majówkowy, aha, to sobie trzasnąłem jeden randomizer z Super Metroida i jeden Zero Mission. Nice. Ja tak miałem wczoraj, że nie mogłem nic po prostu wybrać. A tak to... No dzisiaj miałem grać, ale w służbie doradztwu. Pojawiam, no. Jak patrzę na rozmiary tych koszulek, musiałbym wziąć, jeżeli bym zaufał ich mniejszym measurementsom, które mają na stronie, to musiałbym wziąć 3XL z jakiegokolwiek kurwa powodu. Bo wschodni ludzie są mniejsi. No tak, ale takie przynajmniej są stereotypy. Znaczy, no, niezaprzeczalnie tak jest, ale... pokazują tak, 1,80 m, 1,85 m, waga do 93 kg, to jest 3XL. Doskonale. Miłego grania w niedogotowanego RPG-a, Marcinie. Bo ja muszę zapytać Najmery, jak mu leżą te koszulki.
Muszę mu puścić DM-a. Slides into his DMs. Tak, nie byłby to pierwszy raz, kiedyś z nim gadałem. Owo? Kiedyś slidenąłem mu w DM-y już. Owo? O, nie, to jest nowy gate. Tego nie miałem jeszcze. O mój Boże, czy ja wreszcie przejdę tam, gdzie chciałem? Transit Flame Village Outskirts, co się nazywa, czy jakoś tak? Mozolon Compound. A nie, to jest jeszcze chyba, dalej. Chyba jeszcze nie ten. No w sumie ma sens, że masz jedno i zaraz obok drugie. I że to jest compound na Candy. No. To mam na myśli. Czy to nie było jakiejś śmiesznej skałki do wskakiwania? A Marcin, jak się nie było, to ten, to ucieszy cię wiadomość, że kupiłem sobie Hi-Fi Rusha właśnie. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale to inna sprawa. Powiedział, że zostawia na podcaście. Że zostawia nas na podcaście, tak? A, okej, okej. Jestem szczerze. Dobra gadka, Marcin. Okej, okay, znalazłem swoją skałkę. To jest moje bagno. Teraz tylko muszę ją wykorzystać, jakie trzeba. To jest paskudnym doświadczeniem. What is my blood doing? His best. To widzę. Nie ma szans, że tam doskoczysz. Doskoczę, jeżeli dojdę ten skok dobrze. Właśnie widziałem, że tam jest szansa, że tam doskoczysz. O kurwa. Impressive. Very nice. Robienie tego skoku jest paskudne, bo talent się nie obraca w powietrzu bardzo ładnie, tylko trochę krzywo. I zazwyczaj to sobie cyrkuje, powiedzmy, na piechotę. No pojebie mnie, czemu są syreny za moim oknem? I tak. O, doskonale. Nice, okej. Okay. Bro is fucking gaming. Jestem tu, gdzie chciałem być. Jesteś. Tylko tak, teraz co tu było? Jest ta śmieszna wieża, która chyba jest zamknięta. A, ona była zamknięta, czy ona nie była zamknięta? Nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest tak, że jest zamknięta na tę samą łamigłówkę, co te wszystkie inne. Nie wiem. Więc należy. Niestety ten Hi-Fi Rush jest trochę daleko w mojej kolejce rzeczy do ogrania teraz, bo mam gigantyczną ochotę zagrać w jakiegoś otrpega, więc zamierzam sobie pograć w FF7. Potem pewnie Elden Ring. Biedak, a potem... wraca do Eldena? No tak, no przed DLC. Na DLC-kę. Bawię przed DLC-kę. O Boże, kurwa. Kurwa, o kurwa, Sauron. Yep. Literalnie Sauron. Czy ja zdążę tam przejechać? Cześć, Geralt. Tak jest chyba charakter z Alex Stickera. Okej, przejadę. To jest fajne. To muszę to jakoś wejść. Powiedziałem, muszę to jakoś wejść. Frenzy Flaming Tower. Rat. Yep. Teraz też to trochę Frenzy Flame. No, trochę to. Trochę flamią hejterzy. Już się napolecałem, Hi-Fi Rush. Mi można polecać rzeczy, na mnie nie działają, tak jak na Shinji'ego polecajki, ale... Nie wiem, o czym mówisz. Ale no, słyszałem bardzo dużo dobrego z wielu stron na temat Hi-Fi Rush, więc no, było to na moim radarze i zakupiłem, jak zobaczyłem, że jest za 4 dyszki. Mnie trochę koci ten bundle, ale jednocześnie trochę się boję, że Hi-Fi Rush będzie dla mnie za szybkie. Ultra Kill Experience. Trochę tak. Nie no, ale Ultra Kill to jest dla mnie za szybki, ja zrobiłem setkę w Neon White. Która jest horrendalnie trudna. Jedna z trudniejszych setek, jakie robiłem. To chyba nie jest bundle per se na Humble, tylko to jest membership? Chyba jo. A ja kupiłem na eBebie sam kluczyk do tego, do Hi-Fi Rusha, więc... O, takie to dla mnie też Hi-Fi Rush ma idealne tempo. Zrobię chyba standardowy gamer, mów, że Sevi kupię, wezmę od niego. Eye of Yellow, piękne.
może okurwa, a może okurwa. Tam nie pamiętam. No ja pierdolę, okurwa, o matko Boże. A, muszę sobie pobrać ten śmieszny launcher, co usuwa wymaganie konta squarowskiego. To da hejter? I refuse to be broken. Marcin mówi, Shinji, masz ode mnie. To prawda, tylko od Cywika częściej mogę grać, mam wrażenie. Au. Au. Jezu. Ile mi dałem? Szkolnictwo średnie w naszym kraju, a co to? Tak. Słyszałem, że matury w tym roku są śmiesznie proste. W którym nie były? Tam mi były, a to w których przeglądałem się, zostawiłem nad niektórymi pytaniami z matmy nawet. Co autor miał na myśli? Przepraszam za słownictwo, i mean, biorąc pod uwagę nasze standardowe słownictwo, to znaczy nie osobemu. Czy w tej wiosce było coś więcej niż Shady is Wall? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, że tędy tylko mogę cieścić do wajka. A tak to nic tu nie było. Czy kojarzycie może coś, czego nie pamiętam? Nie. Doskonale. To tylko trzeba do wajka pobiec. Jakie zwierzęta? Czy masz mecz jakiś dzisiaj w Przecinie, czy coś? Bo to brzmi, jakbyś miał mecz jakiś... Gdzie? A, kurwa, to Shin. W Szczecinie?! Zobaczyłem fioletowy nick z moderatorem, przyzwyczajenie. Zwłaszcza jak Shin zazwyczaj gada. Przepraszam. Tak to jest jak połowa... Co ja miałbym kurwa robić w Szczecinie, Mondralo? Wiem co miałeś na myśli, ale... nie odpuszczę okazji, żeby cię pobulić. O, Mieszy jest zielony! No właśnie, ja u siebie też jestem zielony. No ja mam kanonicznego Shina, odspierdalajcie. Czyli u każdego, tak. U każdego jest na tej doskonale? Okej, okay. Madness chyba jest tak silniejszy. Can I play with madness? Jedyna chujowa piosenka na tej płycie. Okej, okay, przestaję. Czemu jestem raz na głosowym, raz na czacie? No właśnie napisałem, wyciszyłem się dlatego, że jakieś zwierzęta za moim oknem wydają okrzyki godowe. Au, o mój Boże, ja umrę. Pogoń chyba, a nie, Pogoń ostatnio puchar grała. Przecież. O mój Boże. Au. Ja się nie kłócę z tobą, dlaczego Omori jest chujowy. Obaj uważamy, że Omori jest chujowy. What do you mean? Nie, chyba kłócić się dlaczego, w sensie, że z jakiego powodu, że uważacie, że z innych... Nie, to się zgadzamy nie. Też raczej. Mi się coś kojarzyło właśnie, że nie zgadzacie się co do powodów. Znaczy... Obaj zgadzacie się, że, ale niekoniecznie dlaczego. Znaczy, trochę tak, trochę nie. Na pewno są miejsca, w których się zgadzamy, tak. Dyskutowaliśmy nad powodami, to prawda. Die Classic Maiden Blood. Blood. Ha! Proszę, nie umieraj. Trudno o to. Umarłem. Ultra Kill Gaming. Skądś to znam, Luna. Słuchaj, mam na to dobry sposób. Idź się zrzemnij trochę, to pomoże. Dobra gadka. Wiesz co, jestem ekspertem od zrobienia sobie drzemek, które wychodzą tylko gorzej człowiekowi. No ja ostatnio przekładałem oddanie swojego rozdziału magisterki, żeby zrobić pytania na quiz, więc... Ale to był dobry play ostatecznie. Tak, ostatecznie wyszło decent. Tylko teraz muszę się spiąć po tym tygodniu, po weekendzie, zacząć porządnie to pisać. Bo na razie robiłem to w systemie
mam wyjebane przez 3 tygodnie w miesiącu, potem grinduję przez weekend i możesz, i wychodzi. Możesz się spiąć i pisać kolejne pytania na quiz? Już mam parę na następne. I wszystkie w to ligi oczywiście? Nie, żadne. 2 Soulsbornów chyba? Czekaj, zaraz zobaczę. Właśnie prawie przeczytałem na głos te pytania. No tak ci nie powiedziałem. Proszę mi w usta słów nie wkładać. What? Inductee. Ja dzisiaj sobie przez Siemens zrobiłem drzemkę i mam wrażenie, że za jakieś 4 godziny tego pożałuję. Ale że co, no ja ci nie radziłem, żebyś analajwowała. Offset Finger. Pozbądźmy się paluszka. Bo przecież w niektórych social mediach słowo na K jest zbyt mocne. Chyba Twitter ma taki problem. Znaczy Twitter ma mnóstwo problemów, a to jest jeden z nich. W social linkach? Mediach. Social mediach. Jak to jest mieć palec dobrze? Sticky fingers! Unsubscribe from life. Luminary mode. Nie mogę tego mówić. Pojawił, nie? Kurwa, nie ten guzik! Nie! Pure blood. Nice medal. Pure blood. Yes, pure blood. Tak. You mustn't use it just yet. Fucking watch me. A żebyś go zawiedział? Ja po prostu tak przed jego oczami po prostu. Fuck you. We must endure a little longer, tak? To zajebiście. To zajebiście. Any endurers? Doskonale. Wiesz, co jest najlepsze? To jest najbardziej darmowy ten Somber Ancient, jaki istnieje w tej grze. Który? Okej. Somber 10 w sensie? Tak. Somber Ancient Dwagon Smithing Stone. Ancient Dwagon. Ancient Dwagon. Ancient Dwagon. No nie wiem, nie. Powinieneś się spodziewać tego po tym, jak został powiedziany Dwagon. What a beautiful Dwang. Ale nie chcę na razie. Zdecydowanie nie chcę na razie tam iść. Mam za mało lunarków. I nie potrzebuję dziesiątki, dopóki nie pobiera dana przynajmniej. Czuję jak piknik. Toruń. God damn it. Co za piękny toruń, what? Gdzieś pominąłem jeszcze bossów. Gdzie mogłem pominąć bossów? Nie wiem. Przynajmniej jednego. Ujebałeś smoka od Rai Lokary? Tak, na poprzedniej streamie jeszcze. Kurwa, okay. Mać, ja pierdolę. Nie, ja jestem za... Ja za stary jestem na takie rzeczy. What? Bawię się w ultrakillu. Blood is 28. No, to już jest za dużo. Yep. Poczekaj, aż zobaczysz trójkę w przodu. To mi na razie nie grozi. To jest literalnie... pisze testament tier. Nie grozi mi to jeszcze przez 6 lat. Testament, fajna postać. Jeden nie tam. Venom kiedy? No dobrze, a propos czasu pani Sudoku. Po raz kolejny. Cech ma rocznik około 28, jest to prawda? Jep. Jest to ilość lat. Jest to zdecydowanie wiek, który występuje w historii ludzkości. What do you mean?
Znaczy ja się domyślam o co chodzi w pytaniu, ale... Ja też, ale kurwa... Phrasing? Lepiej. W lutym. No. Najzabawniejsze gówno, jakie w życiu widziałem. Gratuluję wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jak się będzie... Jak będzie mieć na imię? Wiesz co jest najgorsze? To jest kurwa temat, o którym możemy pogadać, jak podcastujemy. Okay, ja jestem człowiekiem, który najwyraźniej robi wszystko od dupy strony, bo nie chcę mieć dzieci, a mam wybrane imiona. Yep, standard. Jest kurwa pure banter. Jakby nie mam kurwa pojęcia, co jest ze mną nie tak. To jest temat, o którym możemy pogadać, bo pytam o to w zasadzie każdego z moich znajomych, jak wyjdzie temat imion. Macie coś takiego? Nie. Z jednego prostego powodu nie, bo nie będę miał powodu, żeby się nad tym zastanawiać. Bez? No właśnie, ja też nie chcę mieć dzieciaka raczej. Raczej myślę inaczej. Nie jestem twardo na nie, ale jestem raczej na nie niż na tak. Soft nie. Tak. Tak, to jest soft nie. To nie jest nienaruszalne nie, ale nie będę jakoś na pewno bardzo przekonywać do tego, więc po prostu kwestia dogadania, jakby. Jestem gotów pójść w obie strony. Gdzie jest ten skurwiel? O mój Boże, ktoś jest tak samo pierdolnięty jak ja, dziękuję Luna. Według mapy powinien być gdzieś tu najmniej więcej. Andy Lele! Doskonale. Nigdy w życiu nie grałem w żadne Simsy, więc nie tam. Więc co disgusting? Czemu hejcisz? Nawet nie wiem, co jest disgusting teraz według ciebie. Czy tak się czują ludzie rozmawiając ze mną? Być może. Kiedy hejcę? Być może. Nie, znaczy ja zawsze wiadomo, co hejcę. Jak hejcę, to zawsze wiadomo, co hejcę. Okej, mamy go. O kurwa, tu jest The Fried Bird jednak. Yep. O, to jest The Fried Bird Zyr, nie? Nice. Czy uważasz, że możemy być tak samo pierdolnięci? O kurwa, ale mu zdaje obrażenia. No i ta dotka jest kurwa decent, nie pierdol. Będę pierdolił. Czy ci się to podoba, czy nie? Blazing Vim. Masz broń, która jest jego słabością, więc po chuj ci ta dotka, ale ona generalnie jest bardzo decent. Ale mam póki co inny problem. Kurwa! Pójdź to na podwórkach? Au. Mogę za Bombela, I guess? Bombel. Jaki jest lore differentiation z Death Bird a Death Right Bird? Death Right Bird jest ten... z wolnego wybiegu, a deathbirdy są z fermy. Okej, fairy, na mi to pasuje. Co ty robisz? Z wolnego wybiegu... Uuu, ale ten cię zmultihitowało. Przez chwilę stałem się poświadaczem akcją. Wiesz, based as fuck? Jeżeli... Rosalia, ładne imię. Ja lubię stare imiona. Moje imię wybrane dla córki, której nigdy nie będę miał, mam nadzieję, też jest dosyć dawne. Ja zazwyczaj mam, w sensie zazwyczaj, ja lubię kobiece dawne imiona, nie wiem. Czyli jest po prostu retro. Tak. Znaczy ja to rozumiem, bo ja też jestem w sumie retro w wielu aspektach. Ja swojej córce dałbym na imię Klara Marcelina, więc... Klara nie jest aż takie modne, ma wrażenie? Ja mam wrażenie, że był bardzo taki 60-letni przestój w imieniu Klara, które teraz wraca, a przez ostatnie 50 lat tego nie było w ogóle. A w ogóle jestem upał, zapomniałem zmienić godzinę. Dobra. Przynajmniej sobie Luny zgarnę. I before teraz jest noc, tylko tego nie widać. Nie, raczej nie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy Blood ma wyłączone ten automatyczną datę i godzinę systemowo. Ja pierdolę. Celik. No co tam, słucham cię. To jest chyba certyfikowany Mundrala moment. To się leczy.
Leczo? Mam. Będę jadł pewnie. Ty zawsze masz kurwa leczo, jak to się dzieje? Czy to nie było jakiegoś gejsa dodatkowego? Chyba nie wiem. Jest. A w tym lasku poprawej nie ma? Jest tutaj. A, okej. Okay. No dobrze. Według mapy. To zdecydowanie nie jest w lasku, mapa, ale zdecydowanie jest tu Grace. Mapa twierdzi. Tak właśnie byłem ciekaw. Tak. Jakub Julian Michał. No. Znaczy nie, Michał... Nie wydaje Czego ty taki... chcesz ode mnie? Nie wydaje mi się takim poprawnym imieniem. Nie jest to, ale to absolutnie nie jest. Bless. I może kwestia, że nie interesowałem się tym aż tak bardzo, ale nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było mała poplana. Ja mam w pracy w 9-osobowym zespole 4 Michałów. Ja praktycznie gdzie bym nie był, to miałem Maciejów na pewno. Really? Ja z kolei nie spotykam osób o moim imieniu. Raczej. A właśnie, kurwa, spójrz na populację serwera, znajdziesz Michałów na każdym kroku. Ciekawe, kto ma na drugie Michał, to nie? Nie jestem to ja. Jestem to ja? Wiem. Może kiedyś Shin będziesz, to również i ty. Ja spotykam strasznie dużo Julii. No, ale to... Jeżeli twój nick jest wyznacznikiem twojego rocznika, tak zakładam, to... To jest... Plaga naszego pokolenia generalnie. Ja w mojej... Przez moją drogę przez gimnazjum i liceum miałem w samych swoich klasach, nie że w całej szkole, w samych swoich klasach miałem łącznie 11 Julek i żadna się nie powtórzyła. Między gimnazjum a liceum. W samej mojej klasie, więc... Mordoc. Nice. Gdybym policzył całą szkołę, to byłoby całkiem impressive. Au. Nienawidzę lokować się z kamerą w tej walce. Au. Z Death Right Birdem mam wrażenie, że lokowanie się tylko uprzykrza tę walkę. Ja w ogóle nienawidzę z nimi walczyć. Tak? Zależy gdzie. Tutaj mam... Ja uniwersalnie hejcę. Powiem tak, tutaj spróbuję jeszcze raz, bo mam jednego lunarka i gdyda. Jak mi nie pójdzie, to go zostawię chyba na jakoś na później, ale ten nie wydaje się aż taki straszny, pomimo tego, że umieram, wiem. Ja mam chyba w robocie dwie osoby, które mają nazwisko taki Marcin. Okej. Dobra. Tym razem się nie lokuje, niech się pierdoli. No to jest ten atak. Ale ja... Co to jest za doksowanie, Marcino? Ja się nazywam Sebi. Przecież każdy to wie. O tak, używanie... Używanie Ashes of World bez lokowania jest trudne, trochę. Jestem Sevik, mów mi również Sevik. Bonk, roll. Sięgam te rankorowe rzeczy, są paskudne do wynikania czasami. Przeroluj. Zrób jakiś fajny atak. No zaryż no. To nie jest fajny atak. Też o tym pomyślałem. Znaczy nie jest fajnie, bo to odbyt, ale... Oj, to jest błąd. Yep. To wybuchnie. Zdążę. Dobra. No Jezu, zapominam, że on tyle ognia zostawia. Marzenie każdego ten palacza. Mam wrażenie, że po prostu powinienem przestać próbować używać na siłę weapon alta. To jest play, a z drugiej strony flashy, cool thing, do thing jest za zbyt silny. Tak, i w dodatku to, że ten weapon alta zadaje dużo holy damage na ten... A... Co mu się stało? What? I mean, no dobrze. What?
Czemu on no samo eksplodował? He got enough. On musiał na mecz zdążyć. What did he mean by this? Łatwo? Prosty boss? Nigdy nie walczyłem. No nigdy nie walczyłem z tak łatwym bossem, I guess? Mówię, chłop musiał na mecz zdążyć, tylko za 8 minut. A tak, Liga Mistrzów zaraz. Aj, tak, chłop w Liga Mistrzów. On miał tego, Neuralinka. I ten nie odnowił subskrypcji tak. Na Reddicie. Oh no. Nie odnowił, kurwa, Reddit Premium. No ja zastanawiam się, co mi jeszcze w Liurnie jako taki zostało. Na pewno jest ta chujowa jaskinia pod Akademią, do której nie mam klucze. Czy ona jest chujowa? Tak, bo są tam trzy kryształianie. Oj. A. Okej. Okay. To jest absolutny wyznacznik bycia chujową lokacją. Tak. Jest to fair krytyka. Ma za to jeden z najlepszych spali w grze. Terra Magica tam jest na górze? Tak. No. Jezu, pamiętam. Terra Magica, moje ulubione anime, Mahou Shoujo. Magica tu? Magica tu? Maitka 2. Spellcasting for red? And humor for blue? Doskonale. A to po pamiętaniu losowych rzeczy? Ja pierdolę, dobra gadka. Ja się czasami łapię na tym, że pamiętam jakieś kurwa w chuj stare openingi anime, których nie słyszałem od 10 lat. Ja bym do tej pory zaśpiewał opening z Fullmetala, drugi z pamięci. Salutki. Ja chyba do tej pory nie obejrzałem Fullmetala całego, teraz jak o tym myślę. W sensie mówię o Brotherhoodzie, nie o tym. Tak. Nie o legitnym Fullmetalu. Znaczy legitnym, tym pierwszym Fullmetalu. Mhm. Brotherhood to legitny Fullmetal. O, już nie jest pierwszy na malu, jak to możliwe? Trzeba brygadować, żeby znowu był pierwszy. A co, jest tak. Teraz Freerun? Freerun chyba. Z tego, co ludzie mówią, to całkiem zrozumiałe. Brotherhood Underrated Opening, no. Najmniej lubiany chyba. A u mnie jest ranking, to jest... O Jezu. 2, 5, 4, 1, 3. Od ulubionego do najmniej. Co? Nie wiem, co ty za krzywdę do sejfu podałeś. W sensie, że który opening w kolejności, tak? Tak. 2, 5, 4, 1, 3. Chociaż trzeci wciąż uważam, że jest dopierdolony, po prostu jest ósemką w morzu dziewiątek i dziesiątek. Gdzie był ten skurwysyn Jura? Jeden jest overrated, jest świetny, ale jest overrated. Jeden to był który? Again. Again, no tak. Yep. Jest absolutnie zajebisty, ale jest overrated. No to jest takie, musisz coś wyselekcjonować. Z tej grupy, to musi być creative. No, a nie postawię go wyżej niż Period, nie postawię go wyżej niż Rain, no i nie postawię go na pewno wyżej niż Hologram, które jest chyba moim ulubionym openingiem of all time. Tak jak klasyfikowanie Prysutów, nie? Ta, znaczy no, jest oczywisty najgorszy, ale... A, kurwa. Period jest dopierdolony, ale to też, no, mówię, wciąż nie jest to nawet moje top 2. To jest tylko świadectwo jakości openingu w tej serii. Mówię, najgorszy z mojej piątki wciąż spokojnie umieściłbym w moim top 50 openingów. To co, kiedy anime music quiz? Ja się zatrzymałem gdzieś w 2010. No ale nie ma problemu, robisz swojego mala i robimy swoje rzeczy. Nie. Tak. Nie, no słuchaj, robiłem moje rzeczy i nikt nie zgaduje. O tak, to jest mój... Znaczy, mój ulubiony, nieironicznie ja się często po prostu śmieję, jak jest coś takiego, że o, to jest Shinji'ego. Yep. A potem Shinji jest ta, bo nie kojarzę. Nice. Znaczy, to są moje ulubione momenty. Znaczy nie, problem jest jednej prostej natury. Większość openingów takich typowo jakichś romkomowych brzmi bardzo podobnie do siebie. Freerun OP1, nie słyszałem Freerun openingów.
nie jestem jakimś turbofanem, zresztą anime też nie jestem turbofanem. Uważam, że jest bardzo dobre, ale nie absolutnie wybitne. Jak większość ludzi... Świetny refren, no, ale z wąskami nie pasuje. Obejrzeli coś, co nie jest isekajem i nagle peak fiction. Przypomnieli sobie, że rzeczy, które nie są isekajami, istnieją. Tak. Jak to może nie być isekaj w świecie fantasy? Gasp. Czemu w ogóle isekaje są rzeczą? Starfield setting? Znaczy... Ludzie utożsamiają się z głównym bohaterem danej serii i przez to próbują uciec od swoich problemów w świat nierzeczywisty. Question. Czy FF10 nie jest kinda isekajem? No tak, ale w sensie isekaje teraz przybierają tak obrzydliwie dziwaczną formę, nie wiem, nie mogę. W definicji isekajem jest Odyseja. Tak. Więc wszystko zależy, jak głęboko chcemy iść w definicję. Tak. Poza tym, czy teraz... Nie jest to coś bardzo świeżego i teraz po prostu mam wrażenie, że ludziom się powoli kończą takie bardziej oryginalne pomysły, więc... Jest przesyt. No właśnie teraz kojarzę, że przez ostatnie lata wszystko jest isekajem i to mi się nie podoba. Ja bym nie miał pewnie nic przeciwko isekajom, gdyby nie było ich milion w wychodzących w jednym roku, w sezonie, chuj wie jak to nazwać. Coś tam, gdyby się nie sprzedawały, to by nie było. To jest najgorsze właśnie, kurwa, świadectwo upadku sztuki. Ja zazwyczaj mam tak, jak chcę coś wychodzić, to zerknę sobie jeden odcinek, widzę, że to po raz kolejny protagonista, który otrzymał jakieś turbo OP moce i wychodzę. Klonoa to jest... Tak, to jest prawda, Klonoa jest isekajem również. Czemu ja mam to na Steamie? Rotuję. Wciąż czekam na ododziwie się jako syn koleżanki twojej starej. Jestem niemalże pewien, że już istnieje. Jestem niemalże pewien, że coś takiego już istnieje. To jest całkiem dobry żart. Mam wrażenie, że ostatnie sezony są całkiem dobre pod względem jakości anime. Bo zawsze. Chociażby Frieren. Wiem, że ludzie też bardzo lubią Delicious in Dungeon. Ludzie bardzo lubią Delicious in Dungeon. Ten Apothecary Diaries wyszło i też jest całkiem krakt. O, wiecie, co jest dobre w Delicious in Dungeon? Są tak, bo robił go mi cuda. Ale... To jest dobre, czy robił... Nie mogę. Wow. Bez przesady. Absolutny stan hejterstwa. Ale Chrono jest mit w chuj. Trigger w sensie. Cross jest, z tego co znam, Crossa jest dopierdolony. Już chciałem sam wyjść z kąty. Trigger jest mit w chuj. Jest to opinia. Ja... Stąpi, nie musicie się z nią zgadzać, ale kurwa, soundtrack Triggera jest mit w chuj. Ale się z nią absolutnie nie zgadzam. A nawet nie mogę go hejcić, bo nie. Potem wchodzisz do 12 tysięcy przed naszą erą i wypierdalają ci 7 najlepszych motywów w historii JRPG-ów back to back. Znaczy nie, ja mam wrażenie, że soundtrack Triggera jest w połowie średni i w połowie świetny. Ja trochę bym polemizował z proporcjami, ale on jest raczej zero-jedynkowy. No. Znaczy, ja go uwielbiam całościowo. Ja czego nie lubię, przy czym też nie mówię, że nie pasuje, że jest źle zrobione, tylko że nie lubię po prostu jak brzmi, to... A może? To muzyki z tej historii, ja pierdolę. Muzyki z przyszłości. Overwatch z prehistorii jest absolutnie dobrze. Nie, Burn Bobonga to jest absolutny banger. No tak, ale Overwatch na przykład z prehistorii jest dog shit. Absolut dog shit. Live Alive zrobiło to lepiej! O, jak coś zrobiło to lepiej, to oznacza, że coś inne jest absolutnie chujowe. Nie, ale w tym przypadku tak jest. Muszę zagrać Live Alive z tego jednego powodu, że Shimomura. No, soundtrack Live Alive zjada soundtrack Triggera bez popity. To kiedy przejdziesz tak razem w historii serii? Czy nie liczy się, że byłem z tobą na streamach? To kinda jakbym przeszedł. Liczy się z tego samego powodu, dla którego ja nie będę tam wykończył ani Investigations. Mhm.
Ja nie wiem. Czego nie rozumiesz, Maciej, właściwie? Mojej opinii zakładam. O, nie możesz nie rozumieć opinii. Muzyka z... Znaczy, mówię, ja uważam, że jest to muzyka, która pasuje do tego, gdzie leci, ale niekoniecznie mi pasuje do mojego gustu, o tak powiem. Zresztą ogólnie mogę to powiedzieć o muzyce z Pechstory, że ona pasuje do miejsca, ale nie podoba mi się. O, ja na przykład nie mam nic do Tyranozamku, ale kurwa Overworld? Aktywnie nie chciałem tego słyszeć. A nie, Overworld jest dość prosty i nie boli mnie po uszach, po prostu jest. Mnie bolał. Nie uważam, że każdy utwór w grze ma być dobry, przede wszystkim ma pasować. No jasne, ale... Ty wychy można zrobić bow, jak się bardzo postarać. Ja się zgadzam z tym, że on ma pasować, ale to jest dosłownie... Bum, 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 to jest cały motyw. Dosłownie dwa instrumenty perkusyjne na zmianę, no kurwa. Też bez przesady. Jakby... Come on. Ja też nie ukrywam, że Trigger jest soundtrackiem, który mnie ukształtował, myślę, że w dużej części. Więc... Oczywiste jest to, że wy macie trochę nostalgia Google. Ja nie, bo nie pamiętałem nic z tej gry praktycznie, jak ją przechodziłem po raz kolejny teraz. I... Nie wiem, jak mówię, muzyka z 12 tysięcy przed naszą erą jest wybitna, od bardzo dobra do wybitna, bo kurwa motyw szali jest jednym z najpiękniejszych utworów w historii gier moim zdaniem. Ocean Palace jest dopierdolony, to strasznie dużo dobrych motywów jest. Sealed Doorsy są piękne, ale... Przynajmniej w teorii Sealed Doorsy to nie jest motyw 12 tysięcy PC, no, tylko... Tak, jest... ale jest 12 tysięcy Adjacent. Adjacent? Kurwa. Zamek Magusa jest... Ale Zamek Magusa właśnie, Zamek Magusa robi robotę jako tworzenie atmosfery. Overworld z prehistorii kompletnie mi nie siedzi. Znaczy, jeżeli byś nie prosił o Overworld prehistorii, to byś powiedział, że to jest jakiś taki motyw, jakiś taki albo ludowy, taki właśnie prymitywno-ludowy, albo coś starego. Ale ja się nie kłócę, że on tam pasuje, ja po prostu nie chcę go słyszeć. Ja naprawdę nie kłócę z tym, że on tam pasuje. Nie wiem, czy to wybrzmiało wystarczająco, ale jak nie, to powtórzę. Nie kłócę się z tym, że on tam pasuje. Ja po prostu nie chcę go, kurwa, słuchać. I jeżeli jak wychodziłem w prehistorii na Overworld, to wyciszałem słuchawki. Doskonale. Jak to jest, mieszmane, dobrze? Znaczy, akurat to jest bardzo zabawne, że ze wszystkich rzeczy kruszymy kopię. Motyw z prehistorii, jakby honestly? Nie, no bo ja rozumiem, co mówicie, kurwa. Nie, ja nie wiem, po prostu... czy wy mnie macie za kretyna, że utwór ma być prymitywny. Ja widzę, ja to wiem. Nie, ja po prostu mnie po prostu bawi, że ze wszystkich rzeczy w bibliotece muzycznej Chrono Triggera dyskusja toczy się utwór z prehistorii. A mam takie, jak w ogóle brzmiał utwór z Overworldu prehistorii? That's my fucking point! ja go nie zanucę, ale to dlatego, że nie umiem nosić utworów, ale z automatu... Ale kurwa... Z automatu jak go usłyszę, to ci powiem, że to jest, no tak powiem. Burn Bobonga to jest kurwa banger i też leci w prehistorii. Burn Bobonga to jest banger. No tak, to jest po prostu, to są dwa instrumenty perkusyjne bite na zmianę i to jest wszystko. To jest dla mnie trochę za mało. My bad, I guess. Nie, mam przed oczami jak dużo takich vibe prymitywności właśnie takiego... plemiennego bitu perkusyjnego, a jednocześnie actually dobrego motywu robi motyw walki z prehistorii z Live a Life i to jest niebo a ziemia. A propos, motywy walki z Chrono Triggera są? Są. To jest bardzo dobre określenie. Lubię motyw pierwszego bossa, uważam, że jest bardzo fajny. Zresztą nie będę kłamał, ostatecznie przypadam za normalnymi motywami walki. Nie mówię, że są złe, ale... Nie jestem fanem. Nie znoszę triggerowego normal battle.
strasznie mnie nudzi. Ja nie powiem, że jest wybitny, ale jest mi siedzi całkiem dobrze. Strasznie mnie nudzi. To jest taki całkiem fajna pętelka. Ale kocham Boss Battle 1 na przykład. A Boss Battle 1 to jest absolutny bob. Znaczy, ja mam tak chyba, że zwykły Battle Team musi się czymś naprawdę mocno wyróżnić, żeby mi się spodobał, a tak to mam go w głowie na zasadzie, no dobrze, pasuje mi do walki i tyle. Zresztą, nie, tak samo chyba w finalu nie mam żadnego takiego zwykłego battle temu, który bym lubił. Chyba, że wygląda. Bo bossowe? Jasne, ale ten takiego zwykłego battle temu... Ja mam dużo. Ja kocham ten z dziesiątki. Bardzo lubię czwórkowy, bardzo lubię 5-6, bardzo lubię siódemkę. Od biedy ósemkowy. Ósemkowy mi siedzi chyba najmniej. Dosyć nisko w 1-10. Jeżeli Blinded by Light to jest motyw zwykłej walki, to jego lubię, ale jest. To... Jest fajny, to prawda. Ale nie wiem, czy to jest zwykły motyw. No i nie mogę. Jest. No i z oczywistych powodów nie mogę liczyć motywów z tego. Z 7 remake. No tak. Bo to są praktycznie motywy lokalni. Czemu nie w ten czaszki? Ja nie przepadam za motywem walki z 9. Kurwa! Za to no, bardzo lubię od 4 do 7 włącznie wszystko, a moim ulubionym zwykłym Battlefieldem jest chyba 10. Dziesiątka jest absolutnie korrekt. Mi 9 się niestety źle kojarzy i dlatego będę miał złe skojarzenia. Bo co, bo jest z FF9? Bo kojarzy mi się z systemem walki z FF9, zgadza się? Tak myślałem. Nie wiem. 9 dla mnie ma chyba najgorszy perfektowy system walki. Znaczy, system to może nawet źle powiedziane, ale najgorzej zrealizowano walkę. O. I pod tym się podpiszę o każdej porze dnia i nocy. Voice Original, czyli Master. Nie umiem wybrać, oba są zadowolone. Nie wiem, ja bardzo lubię te gitarki w Remasterze, które tam dodali przed końcem. Czym się? Bio. Luna absolutnie zdewastowana hejtem na Hena Ziggera. Moje patrzę, mam opinię. Potwierdzone info? Miałeś prawa mieć opinii przed tej? Tak, wiem. Moje patrzę, mam opinię. Znaczy jest... Z jednej strony jest też tak, że są gry, które absolutnie po prostu masz the highest possible stream. Ja na przykład mam trochę z okami tak, że ja rozumiem, że ta gra ma wady, ale trochę przykro mi jest o tym słuchać, w sensie takim, że ja po prostu kocham tę grę. Ja wiem, ale ja kurwa, chyba każdy tak ma z rzeczami określonymi, ale no nie wiem, jakby... Ja jestem w stanie rozmawiać o rzeczach, których... Powiedziałbym, że ja mam tak z Chrono. Ludzie nie lubią, a ja kocham. Ja bym powiedział, że mam tak z Chrono, gdyby nie to, że sam nagrałem jakiś półgodzinny filmik szkalujący tego na każdym kroku. Doskonale. Chronicle raz rekomendacja. A gdybym tylko miał lunarki, to bym właśnie poleciał sobie do Volcano Manor, ale nie lunarku, więc nie chcę mi się lecieć do Volcano Manor. Ja nie wiem, no też jakby jak słucham o tym, że rzeczy się cieszą jakąś wielkim poważaniem wśród osób, których opinie uważam za wartościową, to też ja podejmę na pewno więcej prób przekonania się na przykład do tego. Tak samo jak podaję ten przykład już któryś raz, że ja zamierzam wrócić do Okami bardzo, bardzo mocno. To wiem. Chociażby właśnie ze względu, że to jest twoja ulubiona gra of all time. Tak. Z samego tego powodu czuję, że powinienem dać jeszcze jedną szansę. Ta. Ja liczę się z tym, że ostatecznie się nie przekonasz, ale wiesz... Ja nie skreślam, bo to też to... Different strokes for different folks. Yep. Jest jakby tam... Kiedy ja ostatnio grałem w Okami? W 2017?
16? Nie wiem. Myślę, że będzie refreshing, żeby... Oczywiście zakładając, bo ja nie wychodzę z tego założenia, że ci się nie spodoba, wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że się przekonasz, ale jeżeli by było odwrotnie, to będzie, myślę, refreshing posłuchać, dlaczego uważasz, że jest przeciwnie. No, jakby ja mam tak samo, że... Jakby... Nie wiem, moja ulubiona płyta wszechczasów jest powszechnie uznawana za nudną i w chuj pretensjonalną, ale jest to mój ulubiony album ever i... Po prostu będę go zawsze darzył gigantyczną miłością, chociażby ze względu na to, jak po prostu łeb mi rozjebało pierwszy raz słuchania go. Gdzie tu się spadało? Gdzie się spadało? Która gra z dwójki Live Alive i Final Fantasy 15? O, właśnie, jeszcze Parasite w to 3. FF15 to też jest rzecz, w którą kiedyś musisz zagrać. Mam na już liście. Ta druga. Właśnie, to jest bardzo dobry przykład. Ludzie nienawidzą FF15, ja kocham FF15. Czy ja to przeżyję? Tak, przeżyjesz. Okej, to jest fajnie. Znaczy nie przeżyję tego, co tu jest, ale... Ano. Biorą cię do jail. Nie no. Wiesz, pamiętaj, gdyby one nie musiały zabić, to mógłbym się skusić. Ale one on dosłownie muszą cię zabić, żebyś pojechał do twierdza w sumie. Jup. O kurwa. Mogę nie mieć nic w tej kwestii do powiedzenia. Nie, dobra, mało. Ale... Ludzie strasznie nienawidzą FF15, a to zawsze będzie jedno z moich ulubionych growych doświadczeń, mimo tego, jak dużo ta gra ma problemów. Ta gra ma w chuj problemów. Tylko nie wiem kiedy, ale mam wrażenie, że widziałem taki trend, że widziałem najpierw recenzje jedne, a później recenzje drugie. W sensie, że widziałem recenzje najpierw pozytywne, a później negatywne. Opinie bardziej niż recenzje. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, które były pierwsze. Ta gra jest... Złota zasada, jeżeli chodzi o fajną fantazję. Jak gra wychodzi, to jest chujowa i czasem ludzie podchodzą do tego trochę lepiej. Zazwyczaj tak jest. Właśnie, wiesz co, zauważyłem ostatnio odwrotny trend. Bo pozytywne na przykład, były drugie, bo ja wyszedł, no? Na przykład o 16 słyszałem o wiele więcej dobrego przy premierze, a później... Nie, serio. To ja akurat mam tak samo jak Zewik, że też słyszałem bardzo dużo dobrego na premierę, a teraz ludzie hejcą. Więc myślę, że to jest też kwestia wobec tego, skąd czerpiesz wiedzę, na kogo akurat trafisz w danym momencie. Ale nie, ja na 15 jest... Przede wszystkim jest niekompletna, bo oni mieli plan na 15, który zawiódł, bo ta gra była 10 lat w development hell i w pewnym momencie była skrapnięta praktycznie do zera i robili ją od nowa na prędce. Więc i to jest gra oczywiście niekompletna. To jest gra momentami bardzo dziwaczna fabularnie, w sensie, że niektóre rzeczy są przeraszowane, niektóre rzeczy są za długo rozwleczone. I zdaję sobie z tego sprawę. Ta gra jest obiektywnie takim 6,5-7/10. No i to, że to jest, powiedzmy, jak mówisz, obiektywnie i nie najlepsze, nie oznacza, że nie można tego robić. Tak, właśnie ja to zawsze o to powtarzam. Rozdzielmy jakość wykonania, a lubię, nie lubię. Bo to nie jest jakaś wybitnie wykonana gra, ale ją kocham. Ja absolutnie rozumiem, że ludzie nie lubią 15, ale jak ktoś mi zaczyna ładować krytykę w cudzysłowie, która się sprowadza do ta gra nie zrobiła nigdy nic dobrego, no to pierdol się, no jakby też bez przesady. Absolutnie. FF15 jest bardzo mocno carried przez dynamikę języku. Tak, dokładnie, to jest numer jeden wartość tej gry. I jakby ja po prostu to jest, tak to jest good vibes the game. Ja wiem, że polubię tę grę, bo ja bardzo mocno lubię takie dobrze sklecone, zżyte party. Bros on the road, po prostu. Nie wiem, no nikt mi nie powie. Plus jeżeli już chcemy, nie wiem, się trzymać jakichś obiektywnych rzeczy, które, w sensie kryterium, które można obiektywnie ocenić, ta gra jest fenomenalnie zdubbingowana, zagrana i w angielskim, i w japońskim. Holy fuck.
dubbing 15. Jesus. Absolutnie niesamowity. Japoński cast jest mega stacked z tego, co widziałem. Angielski jest też świetny, jest fenomenalny wręcz. Czy ja też szybko spadam, ja trochę mam z ustępką, także mam wrażenie, że wszyscy po niej jadą, a ja się będę musiał tam na własnej skórze przekonać. Znaczy, no tak jest najlepiej generalnie. No tak? Oczywiście. Ja próbowałem, ja siedziałem przez te walki, ja kurwa pół godziny klikałem draw. Ja raz przeszedłem tę grę. Ale po pierwszej płycie stwierdziłem, że nie mam siły na to. Znaczy, no. Prawdopodobnie mógłbym tę grę przejść, ale... Czy jest jeden sposób na sensowne przechodzenie FF8? Z jakim testerem? Cheat engine set draw 100. I... nagle jest decent. By wciąż fabuła tej gry jest tragiczna i postacie nie istnieją, bo są przekarykaturalizowane? Przerysowane są. Przerysowanym, kurwa, po prostu. Czemu ja się silę na długie, trudne słowa. Są przesadnie rozwinięta jedna cecha i nic więcej. Rogeret bardzo pięknie to określił w swoim filmie. Bo tak pojechał po każdej postaci, że selfie is the energetic one, Zell is the stupid one i tak dalej. To jest basically cała ta gra. Fabuła tej gry to jest aspul za aspulem, czego też nie lubię. Fucking hell. Muzyka w tej grze jest fenomenalna, żeby nie było mi zbyt smutno, żebym nie mógł hejcić absolutnie wszystkiego. To muzyka w tej grze jest absolutnie wybitna. Najgorzej. Na każdym kroku. Najgorzej nie mogę hejcić dosłownie wszystkiego. No, basically. Po prostu wsadźmy tam najlepszy soundtrack przynajmniej z PS-kowej ery całościowo. I tak żebyś nie mógł kompletnie jechać po FF8. Fucking hell. Tak dobrze by mi się chwyciło ta gra, po prostu muszę oddać cesarzowi co cesarskie i powiedzieć, że ta ścieżka jest fenomenalna. Znaczy, nie mam siły na FF8. Ta gra jest prosta w chuj, moim zdaniem. Ta gra jest, potrafi być idiotycznie wręcz prosta. Znaczy ja podejrzewam, że Marcin nie ma na myśli, że ta gra była dla niego za trudna, tylko że była zbyt męcząca bardziej w tę scenę. Tak, ona jest... Znaczy, nie wiem. Duno. Mnie fabuła w tej grze męczyła bardziej niż cokolwiek innego. Ale ja nie po prostu, no ja nie mogę, nie chcę kurwa siedzieć i drołować rzeczy, a muszę siedzieć i drołować rzeczy. No. A czy musisz, słuchaj, jak można w normalnym RPG robić low-level run, tutaj możesz nie drołować, tak? No kurwa, właśnie dlatego, że robię low-level run, to muszę drołować! No. Nie, właśnie chodzi mi o to, że skoro normalnie, to tutaj możesz grać, powiedzmy, tak jakbyś grał normalnie, tylko nie drołując, o to mi chodzi. Nie, bo jak nie zdobywasz, jak zdobywasz level upy, a nie drołujesz rzeczy, to nie rozwijasz sobie statystyka, przeciwnicy rosną w siłę. No to mówię. Ponieważ ta gra jest dobrze zaprojektowana. No to mówię, to jest tak jakbyś robił low level run, tylko że normalnie, a nie z FF8, o to mi chodzi. Znaczy inna sprawa, że ja bym nie robił low level runów, bo... Cześć, droga, witam. Po drugie, yo, ja jestem Shin 3 pewnie w jakimś tam aspekcie. Tak, jesteś trzecie S. Biorąc pod uwagę, że... Smoking nasze momenty... sexy style, po prostu. Tak, to byśmy nasze nie mogli momenty jedno... Tak, to byśmy nie mogli mówić o sobie SS. Jednomyślności to mogę w sumie niedobrze być panem Shinem. Somehow. Okay. A czas na najgorszego bossa w tej okazji? Tak. Zwłaszcza jak grasz magiem? Tak. O mój Boże. Wilk, po prostu magiem. Go trafił mało. Ach, tutaj nawet Rocking nie pomaga. Wiem. Shin, czy gdybyś był tekstem z utworu, czy byłbyś pierwszymi linijkami ostatniej zwrotki z Set But True? Pierwszymi
Tak. Potrzebowałem sobie chwilę. Dla niewtajemniczonych to jest... Hate, I'm your hate. I'm da. No dobrze, jeszcze raz. Potrzebowałem sekundki. Po prostu każdy początek sobie... Jakoś mi to właśnie tak teraz wpadło do głowy. Losowe rzeczy, które wpadają do głowy. Też jeden z bardziej surowych riffów of all time. No jesteś, czy jesteś gotowy na You Must Burn za 2 miesiące? Nie. Nie możesz być na to gotowy? You better get ready then. Kiedy się w ogóle zaczyna? To teraz oni dalej teraz jeżdżą, czy mają przerwę? Oni, myślę, chyba niedługo kończą. Wiem, że mieli przerwę na pewno po koncercie w Arabii bodajże. Zobaczę jakieś nowinki, kiedy były. Byli na jakimś festiwalu w grudniu 2023 i to tyle. No i ciało mecz, rozumiem. Tak. Tak, ostatni koncert był w grudzień 14, 2023. Oni chyba niedługo zaczynają z powrotem to tą europejską część. Właśnie o to pytałem, 14 grudnia, bardzo... Ale nie będę podglądał setlist. A ja tylko mam nadzieję na jedną rzecz dla ciebie, że Orion nie wypadnie. Znaczy wydaje mi się, że nie, bo to by absolutnie nie miało sensu, że on tam cały czas siedzi i co nagle... No na no repeats go nie wywalili raczej, w któryś dzień go muszą zagrać. Zbędne ostatnie słowa? Bo ty nie słyszałeś Oriona na żywo, nie? Nie. Okay. Ja byłem w 12, tam grali całe Black Album. Podają. No tak. Strasznie dojebany set miałeś. Cześć, jaki. Dober. No właśnie, dużo takich perełek poleciało przez to, że grali Black Album ten. No. Bo jakiś tam, nie wiem, My Friend of Misery, kurwa. Yep. Through the Never całkiem bangla. Tak. The God That Failed, którego nie grają też jakoś często. Jezu, my God, mój ulubiony z tego albumu. The God That Failed, kurwa. Proligowa piosenka, The God That Failed. To jest po prostu Tian na każdym międzynarodowym. Doskonale. Strasznie dowolony riff. Propos mówił, jak tam trochę jeszcze nie słyszałem, ale miałem strasznie zajebany poniedziałek i wtorek, także wybacz. Z panuchy. Miałem całkiem dum to ostatnie 2 dni. Ja trochę też. Tak właściwie łącznie z dzisiaj. Ja trochę też patrzę na swoją robotę. A ty masz dum dlatego, że nie masz pomysłu, co robić. Znaczy, nawet nie do końca o to chodzi, po prostu nie do końca jeszcze nowy projekt ogarniam. A. Bardziej w ten deseń. Bo dzisiaj byłeś jak, kurwa, co ja mam to robić? Nie no, już wiem, co mam robić, przynajmniej na tyle dobrze, au. Au. Chociaż tyle. Au. Wychodzi parę długi. Zabiję zaraz Shinowi drogę krzyżową VTuberską. Shin wychodzi po raz drugi. No, owszem, to miałem na myśli. Wiem. No, pojebimy. Ale mi się kurwa nie chce grać w tego The Ringa. Dlatego... Patrzę na to, co się tu dzieje. No właśnie dlatego oglądasz. Tak. No. Jestem swoją drogą bardzo ciekaw, jaki jest deal Mesmera. Zastanawiam się, czy to nie będzie po prostu super boss tutejszy. Znaczy, czy to nie będzie, fabularnie ja się zastanawiam, skąd on się kurwa wziął. Czy to jest po prostu kolejne wcielenie Mikeli, czy co? Może jest to po prostu jakiś dzieciak tego, Mariki, którego nie wpisali w kroniki. Gaja jest najbardziej przekęta, że aż to dziecko mogę. Mogę i Mikeli. Tak jest myślałem. On na M, więc ma kurwa kwalifikacje. Tak.
wszyscy bossowie więksi są od inicjałów Martina, więc... G, R, M. Bardzo, ale to bardzo skromne i subtelne. Tak. No przez to wychodzą takie kwiatki jak Godric, Godfrey i Godwin. I Godefroy. Godefroy, mój ulubiony. A, czy ja mam... Dosłownie Jacek i Jacenty. Tak, jeszcze Hyacent najlepiej. Głuchome. Ja pamiętam, że mi bardzo... Poczułem, jak mi się pojawiła fauna w mózgu, jak przeczytałem na głos ten przedmiot do wracania z dungeonów w Personie 4, że to jest Go Home M. Tak, że to jest Go Home. Nie wiem, czy Kyuni miał ostatnio coś pokazać Go Back albo coś. Go Back. Mhm. Yes. Co? Go Home M? Go Home M. Tak. Mój odwieczny problem, jak się tu kurwa szło? Najgorsze jest to, że wiem, że w pewnym momencie wpierdziałeś na tego jebanego perfumistę, który mnie zwanszatuje. Consider the following. Siup. Consider the following. Hop, hit, kurwa. Hit, właśnie. O, to słynni trzej bracia. Tak. Lepsze to niż bracia pierdolec. To dopiero w Farum Azuli. O Boże. Nie, no wcześniej. Ta bracia, kurwa, cała jebana rodzina w linii prostej i krzywej. Nie, no wcześniej przecież to w tym, no w tym topce. Ale są pojedynczo. Ale są obaj. Ale są pojedynczo. Ale są obaj. Dobra, gadka. Najgorsze jest to, że obaj mamy rację. No. Znaczy nie, no czekaj, Noble jest w... Nie w Mountain Topsach, tylko w tym. W tej wiosce coś śmiesznej. Nie, Apostol jest w tej wiosce śmiesznej, wiatrakowej. Ta, Noble jest w tym. Noble to jest członker? Tak. Noble ta. A, to Apostol, jest w tej wioseczce. Okay. Co do you mean nie strzelasz kurwa pestkami? Quit mission. Ta? Chuj z tym kurwa strzelanką dla ADHD chłopców. Dobra gadka. O, Celestii przestał grać w gierki doskonale. One ultra kill too many. 115 godzin i ta gra jest dalej w early access. Nie no, bo generalnie jeszcze mi chodziło o to, że ten, że jest ślimak. Really? No tak. To jest ślimak, co przywołuje pierwszego, drugiego i potem się pojawia? Nie, tylko pierwszego i drugiego się pojawia. Nie ma trzeciego i czwartego. W sensie masz, masz tylko dwóch bossów i ślimaka. Tak, ale czy po tym jak ślimak się pojawi, to masz okienko, żeby go... W sensie, czy inaczej, czy masz time limit, żeby go zabić? Chyba nie, przynajmniej nie, okay. Nie kojarzę, żeby był time limit. Okay. O mój Boże. Nie spierdolę się tutaj, prawda? Tu nie ma różie. Nie ma, to nie to miejsce. Metroidvania bundle, co my tu mamy? Jeżeli ja to spadnę, to chyba będzie koniec Sima. Axiom Verge 2! Wiem, że się cieszycie! Nie powiem, duże XD. Są obydwa aksjomy, Nightmares of Shadows, Cookie Cutter, Ghost Song, Death's Gambit, Afterlife, The Night Witch. Skłamałbym twierdząc, że jestem wielkim fanem Axioma 2. Życzę paradoksalnie mam wrażenie, że jej serii nie robiliśmy go przed jakiś czas z zupełnie odwrotnych powodów. Axiom 2 cieszyłby się znacznie lepszą opinią, gdyby nie nazywał się Axiom Verge 2. No jego ostatecznie polubiłem. Znaczy polubiłem. Ja go cały czas lubiłem za jeden i ten sam aspekt, który został w pewnym momencie mi brutalnie odebrany i bardzo tego nie lubiłem z kolei. Czyli właśnie tak jak mówiłem, że mamy zupełnie odwrotną sytuację tutaj. Znaczy ja rozumiem absolutnie argument, że ten fragment jest jakby... Znaczy nie, ja lubię używać Drona, więc to... No tak. No mi po prostu, ja byłem wtedy w takiej pozycji, że kurwa ile jest teraz, mogę pójść wszędzie, chuj nie wszędzie i idziesz do Drona, ty skurwysynie. Go on, fuckface, explore. Ta.
No, mój Boże, Salt and Sacrifice przecenione o minus 70%? Doskonale. To jest doszło 70%? Przepraszam, jako matematyk musiałem to powiedzieć. O, Azor z Glintstone staw. Kometa w pakiecie. Niestety nie. Kometa w pakiecie jest w tym. W mieczu balansu i zabawy. Tak. Tak, to prawda. Dobra, to już. Ale więcej co? Nic nie ma. Czemu ja w ogóle to mam to na myśliście? Przecież ta gra jest chujowa. Co tego takiego? Salt and Sacrifice. Chcieli z Salt and Sanctuary zrobić kurwa Monster Huntera i im to kompletnie nie wypaliło podobno. To nie jest ten gejs, co chciałem. Zawsze mylę gejs w Akademii. Przez to jak ta lokacja jest dziwnie odłożona. Dobra, chłopaki, słuchajcie, ja idę sobie skręcić jakąś kolacyjkę i ten. No ja ten, ja chyba. Idę. Ja chyba dokończę akademię i też skończę na dzisiaj. No, ja sobie zacznę posiadam w takim razie. Także no, dzięki bardzo za bardzo fajne, produktywne. No ja też się cieszę. Podcastowo posiedzenie. Ja też yes. się cieszę, że wpadliście, a raczej ty konkretnie wpadłeś, bo Shane jeszcze będzie siedział. Tak. Chyba. No i. Już dyskretnie mnie wygania doskonale. A kurwa, ja miałem sobie przejrzeć notatki z ikonoklasów, a intuję. Ale zrobię. Miałeś tyle czasu. Mam jeszcze trochę czasu na to, więc się pewnie tym zajmę po prostu. A tam reloadzika sobie odpadł. Idę. Nie no, jutro to jest lore talk stream, więc chciałbym mniej więcej ogarnąć temat. A to w sumie fajne by było na to zajrzeć. Fakt czekuj mnie! Nie pamiętam już aż tak dobrze lore tej gry, come on. Nie tak, żeby wiesz, niuanse wyłapywać. No dobra, to w takim razie dzięki, co grał dla was, trzymajcie się ciepło, cześć! No, gadał to może nie, ale gadał, dzięki, na razie. Doskonale. Co ja tutaj mam do zgadnięcia? Jeżeli mi bardzo zależy, to maska. Jeżeli mi mniej zależy, to drzewko. Jestem ciekaw, swoją drogą, czy ten śmieszny launcher mi się odpali. Finalowy? Bo to jest generalnie jakiś mod hub śmieszny, aha, ale jestem ciekaw, czy muszę mieć jakiegoś moda, czy po prostu mogę odpalić Seventh Heaven i tyle. Naiwnie wierzyłbym, że nie musisz mieć modów, ale... Wydaje mi się, że nie. Z takimi rzeczami to zawsze trochę pojwie. Jak nie, to sobie wgram najwyżej jakiegoś muzycznego, czy jakiegoś... Żeby muzyka nie brzmiała jak MIDI? Widziałem, że jest mod... Original PS1 Music, cokolwiek się pod tym kryje. Co najwyżej sobie wgram coś takiego. Nie, chyba... Teraz jak to myślę, to chyba nikt nie jest grałem PS-kowej wersji Final 7. Ale ja się będę miał szansę przekonać o 7 i 9 na pewno. W oryginale. Ponieważ moja narzeczona ma PSX-a i obie te gry na fizykach. Jezu. A macie gdzie go podłączyć? Tak. Okej. Okay. Ja mam monitor, który może robić za telewizor. No tak, to właśnie zastanawiam bardziej, czy na tyle stary, że tak to ujmę. Dobrze. Dobrze, nice. Jak nie, to przejściówa się jakąś dopierdoli. Ale mamy chyba telewizor, który by spełniał te warunki. Aha, no ja właśnie, wydaje mi się, że gdybym miał obecnie ze swojego telewizora korzystać, to on jest za nowy i że nie dałoby rady. Bo ja mam jeszcze z tyłu, wiesz, z tyłu monitora wejście na ten okrągły kabel, więc aha, to raczej nie, przejdzie. Nie, ja mam same jakieś DVI, HDMI. Tak, no właśnie. Jestem pewien, że mógłbym nie spadać, prawda? No, ale póki co nie spadało. Nie wiem, czy weapon art jest variable. Nie zdziwiłbym się, gdyby był. Raczej nie jest. A mi, biorąc pod uwagę jak... Au. Biorąc pod uwagę jak działało DS3, to czemu nie? Co z takich rzeczy DS3 miało variable? Farona? To nie weapon art. Podermin. Specjalny moveset od jedynki.
Na przykład te ring knightowe nie były możliwe do sparowania. Nie jestem pewien. Jesteś pewien? Chociaż w sumie tak, inaczej. Wydaje mi się, że PS2GS to jest inna para kaloszy, bo UGS... Bo... Nie, mówię zarówno o włóczni, jak i o Steel Sabre. A. Nie wiem, czy katany się nie dało parować w DS3? Tych unsheetowych ruchów? Nimi parowałeś, a nie były wariable. Jeden to atak, drugie to PD. No tak, i nie wiem, tego actually nie jestem pewien. Jestem pewien, że te ring knightowe nie były wariable. Właśnie mi się wydaje, że był ten atak jako taki, ale też głowy sobie już nie zawsze nie dam. Wiesz, rzeczy po stansach to też jest trochę specjalny przypadek. Aha. Bo tutaj masz jakby twardo wykonujesz konkretny ruch, nie? A nie, że masz stansa i z niego wyprowadzasz ataki. No, tak. Więc to też się trochę różni moim zdaniem. Wiem, o co chodzi. Przyjacielu, mój drogi, leżeć. I koleżanko, wracaj do mnie. O kurwa. Chyba musisz loknąć, co? Nawet lokan nie pomaga. Za bliska biłeś. Przeskakiwałeś się. To nie było optymalne. Swoją drogą... Tutejszym odpowiednikiem Pestilent Mercury można ją usmażyć, jak siedzi w tym bombelku. Domyślam się. To jest zabawne. Tak samo jak... Fakt, to by było dobre pytanie na quiz, ale już o tym mówiłem. Więc musiałbym to zadać komuś niewiedzącemu. Że czy można zabić Volnira bez agrowania go? No, nam to mówiłeś. No właśnie, więc... Ale można. Właśnie. Pestilent Mercury ma inną animację. Jak umiera. Aha. Nie zlatuje do tego, do jail. Gdzie jest ostatni? Tu jest ostatni. Hello. A i teraz szybko do koleżanki podbiec. No na chwilę spada. Ona raczej jej spadło już. No. Mate. Dobrze. Podlecz. Właśnie chciałem powiedzieć, podlecz sobie HP do pełna. No ona otwiera dosyć trudnym atakiem do... Tak. Wiesz, jak nie wiesz o nim, to ona otwiera dosyć dużym zaskoczeniem. Ale w ogóle bardzo lubię tę walkę. Najgorsze jest to, że przynajmniej raz mi się zdarzyło, że tym atakiem nie trafiła, pomimo że przebiegałem. I dlatego nigdy nie jestem pewien, czy mogę to robić. Ta walka to jest takie kino. Ona jest po prostu śliczna do oglądania. Mam wrażenie, że nie jest to jedyna walka na jeziorku, która jest kinem. To na pewno. Ale wiesz, nigdy nie było takiego bona fide maga w tej serii, chyba, że weź go bił. A możemy się zastanowić, takiego czysto maga? Jako bota? Taki, że wiesz, humanoidalny mag, nie? Bo ona jest po prostu trochę większym człowiekiem niż ty. I jest magiem, więc... Dobra, to było wystarczająco daleko, to jest kometa. Inni magowie, o Boże, jestem daleko. Jest Ofnir, ale no on jest w tej samej grze i później. Aha. Crystal Safe to nie jest tak typowy mag, bo to jest gimmick fight. Nie powiedziałbym, że Safe to jest gimmick fight. Niepełna, ale taka pół na pół z tymi klonami śmiesznymi. O Boże. Nie wiem, czy dało się gorzej. Nienawidzę tego. Bloodhound Knight on ma? Bloodhound Knight. Czy tam Warrior? Chyba Knight. God bless. Jak grałem magiem, to wszedłem sobie do Dariwila, no i on jest troszkę szybciutki. Ja któregoś razu robiłem build pod Pere i próbowałem parować Dariwila. Ja ci powiem zabawną rzecz. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz. Ja ci powiem bardzo zabawną rzecz. Tak? Zchannelowałem Rockslinga. On go uderzył. Aprywa. W sensie Rocksling uderzył Dariwila, zestagerował go. Aha. Zacząłem natychmiast rzucać kolejnego.
Aha. On zdążył wyjść ze stagera, podlecieć do mnie Bloodhound Stepem i mi jebnąć. O. I wytrącić mnie z kasta. Aha. A nie, Bloodhound Step jest akurat znany z tego, że intensywnie jej tajmujesz? No jest. W sensie, że on tego nie uniknął. On zdążył go rzucić, zanim mój Rocksting wyleciał. Mhm. O to chodzi. Nie, że przejechał przemowę. Jakby mi to po prostu tego uniknął, whatever. Well played. Ale on mi go po prostu przeiframował. No po prostu wyjebane. O kurde. Po prostu przydaszował do mnie, nie przeiframował. Po prostu przydaszował. O ja pierdolę. I want to fucking die. Zastanawiam się, czy jak przywoła smoka albo giganta, to po prostu nie chcesz jej zburstować. Właśnie, wiesz to, ze smokiem jest ten problem, że on zielnie i... To się nie idzie, to chyba przebiegniesz, nie, przebiegniesz chyba, za niego? Właśnie nie wiem, czy on nie zioni tak jak większość smoków, czyli że pod siebie. Raczej nie wiem. On jest tym skudysem. O ja well, grasz na maga. Zaunuje cię. Nie ona mnie zaunuje, to jest ten problem. No, księżyca ona. Aha. Smok. A, zaraz pożałuję twojej decyzji? A, już wtokowałeś jej sensowny damage? Nice. Masz ją. Najwyraźniej nie tak. Nie, jeszcze nie, bo ona ucieknie. Aha, dzięki. Ej, się dobij po prostu. Planuję. Nice. Jakoś to poszło. Ciężej, znaczy ciężej, dłużej niż się spodziewałem, bo nie było to jakieś... specjalnie trudne i wymagające, ale długie. Gaming. Na szczęście dostaję rzeczy dla magów, które są mi kompletnie niepotrzebne, więc... I jedna z nich wymaga tyle inta, że jakbym władował wszystkie poziomy w inta, to nie wiem, czy bym miał teraz. Nie no, wszystkie to chyba bym miał. Ale te z runą raczej. I Remembrance wymaga, w sensie broń z Remembrance'a wymaga ileż? 60? Broń chyba 60, a spell 68. Spell na pewno 68, tak. W każdym razie za dużo. To jedyne, co mnie obchodzi. To prawda. Olson nienawidzę słowa sweeting, które ona mówi. Strasznie mnie, dreszcz mnie przechodzi, jak słyszę to słowo. Potrzebuję zjeść dwie runy, chyba dwie. No, zdecydowanie zielone. O, już pan się zapyta doskonale. Nie będziesz wigor czekowany przez chwilę? No, raczej nie. I mean, i tak gram zupełnie inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj daję sobie tyle HP, żeby jedna faszka mnie leczyła do pełna. A teraz mam zdecydowanie więcej niż to. Yep. Też z drugiej strony to nie jest tak, że potrzebuję w co innego dawać w tej chwili jakoś bardzo intensywnie staty. Mam broń na plus 5, plus 5 jest chyba i tak odrobinę do przodu względem tego, jak powinienem być. Wydaje mi się, że Lionet jest bardziej jakieś 4 na somberach. I guess. I w ogóle patrzę, że mógłbym mieć... Podejrzewam, że jakbym gdzieś poszukał, to parę czwórek bym znalazł i mógłbym mieć ile? Plus 13? Tak, plus 13. Więc też dość ambitny. Z jednym jeszcze smithingiem, piątką plus 14. One są 2, 4, 6, nie 1, 2, 3. A, okej. Okay. Myślałem, że one są 1, 2, 4. Nie, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Sombery są 1, 1, 1 i dlatego generalnie broń jest sombery. Sombery to wiem. Sombery to wiem. Dlatego broń jest sombery są OP i wtedy? Jop. W ogóle przysięgam to, że masz Glintstone Pablo jako Ash of War. Za każdym ibanym razem. Wiesz, no, możesz mieć na tarczach tą Glint Blade Phalanx, to się nazywa? Pamiętam, że przez jakiś czas to było kompletnie popsute. Było. Że skalowało ci w jakiś bardzo idiotyczny sposób i one-shotowałeś rzeczy. Ta i daje ci chore periframe'y na zwykłych tarczach do tego. Tak jak Golden Pearl, z tego co pamiętam, tylko nie kosztuje many, jeżeli nie parujesz czarów. Mhm. Będę musiał sobie wymyślić jakąś broń, do której będę chciał normalne Ash of War wrzucać. Ale to jest myślenie pewnie na wizytę w Kaelid. Bo będę chciał mieć broń, które zadają fire damage, a nie kojarzę żadnej broni, która nie nazywa się Blasphemous Blade.
która zadaje fire damage i jest od Faith, tak domyślnie. I cokolwiek innego, kiedy masz Blasphemous Blade. Bo nie chcę używać Blasphemous Blade. Wiem. Tak samo jak nie chcę używać na tym przejściu tego Bloodhound Fanga. Albo jakiś Uchigatan. Bo to jest na zasadzie, no mogę, ale nie po to sobie robię nowe buildy, żeby... No tak, wiadomo. Dawaj. Na dzisiaj to będzie na tyle. No, kończymy. No, mówiłem, że chcę tylko daję lokale dokończyć. Dobra. Liorni mi chyba niewiele zostało, bo na pewno mam jedną wieżę do zwiedzenia. Będę musiał pochodzić po wieżach, po memory sloty, bo teraz już mogę. Gdzieś tam chyba Black Cavalry mi zostało, Night Cavalry. No i tunel do Artus, chyba. O kurwa, jest my shop w lidze, ale to wymagało pobrania ligi. Ja wymagałoby to pobrania ligi. To jest dużym problemem. Obecnie tak. No dobra, to mówię. Na dziś to było tyle. W sobotę znowu będzie Elden Ring. I też o 18. A na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie, trzymajcie, po... Cześć.